Essa. Dobra, słuchajcie, zaraz wam wytłumaczę, co dzisiaj robimy. Tylko niech się Diablo załaduje. Mamy Diablo! Siemaneczko! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam się też przy okazji z YouTube'em. Czaternia. Aha, nie ma czatu. Nie! Czat zamarł. Czat jest. Halo, czat, odezwijcie się. Bo nie wiem... Jest, działa, jest klimacik. Witam się też przy okazji z YouTube'em z uwagi na to, że na 100% to przerzucimy. I słuchajcie, w mojej chorej głowie ostatnio pojawił się taki pomysł, że z uwagi na to, że ogrywam bardzo dużo różnych challenge'y do Dark Soulsów, które bardzo dobrze znam, to pasowałoby zrobić challenge do Diablo 2. I wymyśliłem sobie taki challenge i tak jak robimy Pyromancy Only, Sorcery Only, Fade Only, nie wiem, Roll Only, No Stamina i wszelkie tego typu challenge do Diablo 2, to zrobimy sobie takie challenge do... sorry, do Dark Soulsów, to zrobimy sobie takie challenge do Diablo 2 i to będzie challenge, w którym będziemy badać, jaką postacią przy pojedynczym skillu najszybciej będzie dało przejść się grę. I nie będę ładował w nic innego, nie będę ładował w żadne synergie, nie będę ładował w inne skille, tylko będziemy polegać tylko i wyłącznie na pierwszym zainwestowanym przez nas skillu, chyba że dojdziemy do poziomu, gdzie skończymy na tych podstawowych skillach i będziemy wtedy już sprawdzać skille z 6 i z 12 poziomu, ale nawet wtedy będę zmuszony dojść do tego poziomu, nie używając żadnych konkretnych skilli. Więc widzowie, robimy One Skill Challenge. I teraz... bardzo ważne byłoby otworzyć sobie Diablo 2 Talent Kalkulator i weźmy pod uwagę, jakimi postaciami jesteśmy w stanie to zrobić, tak czysto teoretycznie. Ja otworzę sobie taki oldschoolowy, no bo tak, Amazonką nie ma tutaj na tyle ciekawych rzeczy na sam początek, no bo po prostu Magic Arrowem to będzie, albo Fire Arrowem to będzie dosłownie tak jakby przyjść to łukiem, krytem, ani Inner Sightem tego nie przyjdziemy. Jabem, ewentualnie Power Strike'em i Javelinem to będą bardzo fajne i to będą w ogóle bardzo silne buildy. Więc co nam zostaje? Asasynka pod Fire Blasta. Asasynka pod kopy może być giga dobra. Asasynka pod Psychic Hammera albo asasynka po prostu pod Claw Mastery i zwykła fizyczna asasynka. Do tego mamy Nekromantę pod Poison Dagger, Nekromantę pod same zęby, to też będą na pewno mega fajne rzeczy. Kiedyś możemy spróbować Nekromantę pod samego Iron Maidena i to będzie giga ciekawe. Szkielety będą zbyt silne, Barb nie ma nic ciekawego. Paladyn pod samego Inner Fire'a wydaje mi się, że będzie jednym z silniejszych w ogóle buildów. Ja na sam początek myślałem, żeby wybrać jakąś czarodziejkę i wybrać czarodziejkę z Charged Boltem, ale i Firebolt, i Inferno, i Frostnova, i Ice Blast będzie na pewno dobry, ale... dochodzi do tego też druid pod kruki, druid pod Poison Creepera, druid pod wilki, druid pod magmę, pod Firestorma i pod Arctic Blasta, więc czaternia. Robimy ankietę i ja wrzucam jakie klasy. Nie wrzucam Amazonki, wrzucam tak. Gramy. Asasynka. Co mamy dalej? Nekromanta. Barpnie. Paladyn. Czarodziejka. I druid. I widzowie, wy, moi kochani, wybieracie, czy my robimy pierwszy playthrough. Będziemy jechać oczywiście tylko normala, ale już mam giga ciekawy pomysł. Druid! Ty wy jesteście poważni? Że ja mam to zacząć samym druidem? Ja już chyba wiem, w jaką to w ogóle stronę zmierza, nie? Dobra, ja mam pewien pomysł na to. No, ja już mam pomysł. Ja już wiem, jak to zrobię. Dobra, druid. No to zakończmy ankietę druida. Wiemy, że będziemy grać druidem. To przejdźmy teraz do kolejnej ankiety. Mamy do wyboru Firestorm. Zatrzymajmy się druid. I mamy tak. Firestorm, kruki, Poison Creeper. I co jeszcze mamy z pierwszego poziomu? Nie, to są wszystkie rzeczy z pierwszego poziomu i zatrzymajmy się jak na razie na skillach z pierwszego poziomu. Druid, Firestorm, kruki czy Poison Creeper? Nie, wy niepoważni, nie? Nie byłoby lepiej, jakbyśmy zaczęli pierwszy challenge od czegoś łatwiejszego, na przykład czarodziejki. Dobra, i to jest właśnie, to jest idealny przykład na to, że demokracja nie ma żadnego sensu. 90% osób zagłosowało na druida pod kruki. No to widzowie, to przechodzimy do robienia challenge'u na druidzie pod kruki. Kruki go nazwiemy. Kurki. O, kurki. Jak kruki, to go nazwiemy kurki. No to widzowie, let's go. Nie mam pojęcia, jakie ja mam... edit layout. Jakie zaczynamy, widzowie? Settingsy. F9. F9. Widzowie, pamiętajcie, że F9 to jest start i split. O, to będzie ciekawie. No dobra, czyli tak. Podsumowując zasady. Mogę używać wszystkich przedmiotów, co znalazłem na tej postaci, wszystkich trików, wszystkiego, co umiem używać w Diablo, ale poza krukami mogę używać tylko i wyłącznie walki z łapy. Więc mam jeden jedyny skill, w którego mogę inwestować punkty. Nie mogę inwestować w żadne inne ani w synergię. Fajnie, Jewel, jest dużo golda. Pierwszy poziom na tym i będzie gitara. Czyli tak, Den of Evil by pasowało zrobić, ale tak. No bo czysto teoretycznie siła mojej postaci, widzowie, będzie kapowała się na... Ja w ogóle nie powinienem już tego robić, tylko powinienem sobie polecieć dalej. Polecę ta, która jest speedrunnerska. Bo czysto teoretycznie siła mojej postaci kapuje się na poziomie 20. Ja już mam w głowie pewien plan, jak będę chciał to zrobić. Mam Jewela, mam wystarczająco dużo golda, ale chcę użyć tych kruków jak najszybciej. I wydaje mi się, że to... O, Chipped Diamond. To jest bardzo dobre, ludologiczne. To mi się przyda na pewno. Bo to są resy. Dobra, jest pierwszy skill, summoning, kruki. Nawet nie muszę żadnych keybindów ustawiać, nie? Jak działa kruk dokładnie? Bo mi się myli to z PD2. Bardzo mocno. Jeszcze w ogóle przydzielony rzeką, ale lipa. Mogę mieć tak, jednego kruka, kruk bije ile? 2 do 9. Wali 12 hitów, okej, to było to, co było dla mnie najistotniejsze. Dobra, jest Flavia, czyli ja się mimo wszystko będę musiał cofać. Ale zrobimy tak, żeby się cofnąć trochę szybciej. Bez rzeka przyzielona, ten Den of Evil wydaje mi się, że jest chyba tutaj. Ta. Ale nie byłem pewny. To nie jest w ogóle układ mapy, który jest używany do speedrunów, ale no nie widzę sensu tego jakoś niesamowicie. S13 mko 6 zł i 66 groszy. Gierka zmień byk. Ej, no Amanda, możesz podmienić grę? Widzowie, trzeba zmienić gierkę na Twitchu, zaraz będzie banned. Dobra, identyfik... 20 damage'a, oho! Ej, ja to używam. Bez kitu, widzowie, ja to będę używał. To selne. Kupię sobie te poty. Z maną chyba nie będzie problemów. Kupię sobie... Nie kupię sobie tego jednego town portalu. Selnij to. Kupię sobie ten jeden town portal. I wracamy. Staty, vitality. I cofam się, widzowie. Ten jeden początkowy punkt da mi trochę takiej wcześniejszej mocy postaci, no ale te kruki, to nawet, to nie jest run, gdzie będzie problem z damage'em kruków, a to jest raczej problem z ich AI. Ja na szybko sobie podmienię tą grę na Twitchu, dobra? Diablo 2 Resurrected. A przy okazji, czaternia, jak macie jakieś ciekawe pytania dotyczące D2, to śmiało pytajcie. Jeżeli was dziwi sposób mój poruszania się po mapie, no z uwagi na to, że speedrunowałem tytuł, to mogę grać trochę inaczej i w ogóle ten czas segmentów, który będziemy porównywać, to będzie czas porównany do mojego PB z... Jakiego to było czasu, widzowie? Sprzed 3-4 miesięcy, no nie? Jak wróciłem na chwilę do speedrunowania Diabla i to jest P1 Asasynka. To była postać, na której najlepszy czas wykręciłem wtedy. Nie no, te kruki, to jest tragedia, serio. One w ogóle nie atakują. Ja nie wiem, jak kruki dadzą radę z Diablo. Może jakiś zaspamuje? Może ktoś sprawdzić, ile jest finalnie kruków maksymalnie na ekranie? Bo przecież to będzie jakaś totalna beka. 5? 4? 5 kruków. Ile one biją? 20 obrażeń? Tylko że fajnie, że on bije raz na 5 sekund taki kruk. W PD2 kruki są tak zmienione, że mają damage od zimna i w ogóle są AOE. I tam już wtedy dają radę. Ale to na wyższych poziomach trudności to będzie jakaś totalna patola. Nie, nie mogę ładować w pasywy. Nie mogę ładować w nic, co jest powiązane z synergią. Ograniczam się do jednego skilla i mogę tylko w tego jednego skilla zainwestować. Ale spokojnie, widzowie, ja mam giga dobry plan na to. Javeliny. Javeliny się wpisują w ten plan idealnie. Drugi kruk. Tak? Tak, 2 kruki, 3 do 6 obrażeń, essa. Ja wam mówię, w większości to się skończy na praktycznie graniu taką bardzo fizycznie nastawioną postacią, więc ja muszę pomyśleć, w jaki sposób ja będę rozwijał swoje skille, bo nie wiem, czy nie pasowałoby trochę właśnie w zręczność zainwestować. Ale to będzie run bliski Pacifist runowi. Nie no, patrz, tu jakiś damage zadały. Poka biją. No coś biją w tym pierwszym akcie, coś biją. O, jest jeden plus z kruków. Kruki oślepiają. Dzięki Sakre za 10. miesiąc suba. Jest level up. Zasili piekielną kuźnię. Penner, dzięki stary za 1. miesiąc subskrypcji. Bardzo mi miło. Witam stary po lepszej stronie czatu. Nie ma golda. Sprzedaj to. Kup to. Ja to na pewno sobie dam pod Switcha. Repair durability to mi nic nie da, to mi nic nie da. To bym chciał zachować. Z maną nie ma żadnych problemów. No to co? To lecimy widzowie do przodu. Jeden skill. Czy to mi daje? To mi daje 3 kruka. No jakoś tak jest. I teraz widzowie, bardzo ważne pytanie. Co robimy z mercami? No nie można pozwolić na merca, nie? Pod żadnym starym, to żadnym pozorem nie można pozwolić na merca. Mam giga dobrego tego. Low quality knife. Ile on jest warty? Chyba właśnie... Pamiętam, że mi Nadine ostatnio o tym mówił, że jest jakaś... Ludziom się na speedrunach wydaje, że nawet low quality knife'y są coś warte, one są właśnie nic nie warte. To chyba schodzi do rogu, nie? Ta. Czy nie? Kolejny kruk. 4 kruki. Schodzi do rogu? Bo tak triki schodzi do rogu. Jakby nie schodziło. Czy to jest róg? Nie mam pojęcia, stary. Nie widzę. Wydaje mi się, że to jest róg, ale nie jestem pewny, bo to jest shrine. Nie. Czyli dobrze myślałem. W Diablo 2 w ogóle, to na tej mapie, no nie? To jest bardzo widoczne, bo dużej ilości osób się wydaje, że mapy w Diablo są całkowicie randomowe. A to jest całkowita nieprawda. To jest bzdura. Bo są pewne schematy, generowanie się map i na tej podstawie można stwierdzać, gdzie co jest. I właśnie jeżeli na przykład tutaj by była ściana, to byłbym pewny, że to jest wejście na cmentarz, no nie? Rakaniszu. Rakaniszu zawsze przy drodze, nie? Kolejny schemat generowania map. I tak, dawaj punkty Vita, na pewno. Small Shield, pyk, pyk, pyk. Cap, Wolf Head. Ty! 2 do wilków! Nie! Ej, czato, nie byłoby to ludologiczne, jak miałbym z czegoś innego statystyki bym ich używał? Pewnie nie byłoby to ludologiczne, ale jak ja bym takiego heada... Ej, mam giga dobry waypoint do przyfarmienia rakaniszu. Ja to zrobię. Ty, to jest świetny waypoint. To jest giga dobry waypoint. Siadamy dalej. I też w ogóle nie mam mierzonego z tego czasu segmentowego, w sensie in-game time'u. Miecz z 2 sokietami. Ja tu mam 6 fire damage'a i w ogóle cast to chance amplify striking! One zadają fizyczny damage! Stary, to jest jakiś totalny bis. Ja będę tego do końca gry używał, żeby nakładać na kruki, ale essa! Ale stary essa! 2 do życia, 6. poziom. Nie, też są warte. Okej. Okay. To sobie nałożę na inną część zbroi. Tak. Tu mi nic nie da. Nie no, na Akara mi nic totalnie nie da. To jest już moment, w którym sobie mogę po prostu książkę kupić i będzie gitara siema. Ej, widzowie, czajcie to? Ej, to jest niesamowite. Ja normalnie mam broń, która nakłada klątwę od nekromanty, kruki boją, fizyczny damage. Ja będę bił bossy tak, żeby im nakładać klątwę. To jest giga mała szansa. Ja musiałbym zainwestować w jakiś ten. Musiałbym, widzowie, zainwestować w jakiś IAS. Ty, no tu już jest ciężko. To jest pierwszy akt, tu już się robi ciężko. No. Ale normalnie, takiego Diablo zabijasz za pomocą... Ej, mam 5 kruków już. Zabijasz Diablo za pomocą nałożenia mu tego, kersa z broni. Randomowej, znalezionego w pierwszym akcie. Chipped Emerald, to jest gitara. Preserved Head. Nie chcę Preserved Heada. Ej, ja tu dofarmię jeszcze jeden level. Serio, to jest bardzo dobry spawn. Ale mój ogólny plan na grę jest taki, żeby... Już wam opowiadam ten plan. Bo tu będzie spokojnie, tu będzie bardzo dużo miejsca na opowiadanie, nie? Ale mój ogólny plan... No ten Kers to mi w ogóle nie wchodzi, nie? Bo tak, nie dość, że on ma Poisona, Javelina niebieska, super. Dawaj, wyrzuć tą Javelinę w pełni. Javelina jedna z najlepszych podstawowych broni w Diablo, nie? Scepter, bardzo dużo golda. Ale nie wiem, czy ja w tym ranie w ogóle będę w stanie jakoś użyć tego golda. Light crossbow, nic konkretnego. Jeszcze jeden run. Rakaniszu run. Ja wam powiem, że ja bym to chyba nawet na speedrunie zabiusował, jeżeli bym coś takiego dostał. Ciężko jest zrobić prostą gierkę MMO. Wiesz co, sądząc po tym, jak mało dobrych gier MMO teraz wychodzi, to tak. Nie wiem, czy nie miałem jakiegoś szrajna wcześniej, widzowie. Nie miałem wcześniej jakiegoś szrajna dostępnego na tej, na Cold Plainsach. To jest 5% szans na nałożenie tego. Ale to może być moje być albo nie być. No dziobią te kruki, dziobią. Nie, ja nie pozwalam sobie na merców. Za łatwo będzie, widzowie, z mercami. Nie wiem, czat, pozwolić sobie na merca w takim ranie? Kurwa, z jednej strony mógłbym sobie pozwolić, bo nadal abisuję jednego skilla. Ten merc po prostu trochę przyspieszy. Ja bym chyba sobie pozwolił na merca, wiecie? Bo taki merc może podbić trochę faktycznie to, co się... Dziękuję. Builda będzie można fajnie. 10 złotych, siemka. Ja tylko wpadłem na chwilę, zęby powiedzieć, że fajnie, że jesteś. Essa. Wracam do roboty. Wojtas. Wielkie dzięki. No to powodzenia w Tyrce. Ej, widzowie, musimy zrobić głosowanie. Potrzebowałem moderatora, żeby zrobił głosowanie na czacie. Czy jest jakiś moderator? Fire Shrine. Nic mi to nie da. Tu w lewo. W sensie teoretycznie prosto, ale ludologicznie w lewo. Jest wyjście? Czy nie? Nie, bo był ten. Nadal prosto. Berdysz. Nie no. Bo tak, merc to na pewno to ułatwi, to przyspieszy. I z drugiej strony merc w ogóle pozwoli na byt buildom, które same z siebie nie będą miały miejsca. No ale z drugiej strony ja wtedy, wiecie, nie używam tylko pojedynczego skilla. I tak z jednej strony merc może dać w ogóle rację bytu niektórym buildom, ale z drugiej strony merc to bardzo ułatwi też. Wydaje mi się, że będzie tu chyba wyjście. Że dobrze przebiegłem. Postać ma jednego skilla, więc założenia spełnione. No właśnie. Nigdy nie będzie softlocka. To w tej sytuacji to będą jedynie giga długie rany, ale softlocka nigdy nie będzie w Diablo. Jest wyjście, tylko mogłem tu wejść. Nie, ty, w prawo poszło. Nie, jest dobrze, jest git, jest git, jest git, jest git. Jest Dargut, ran uratowany. I teraz, ale WP-ki idealne. I kolejny WP w ogóle na mobie, ale ja nie wiem, czy jest jeszcze tego moba krukami. 5, pyk. 10 w hera, łuk, jeden sokiet, nie, idziemy dalej. Której strawnie będziemy robić. Nie, widzowie, ja sobie chyba pozwolę, wiecie, na merce, no bo teoretycznie założenie jednego skilla jest spełnione. Zużywanie czegokolwiek, co oferuje gra, będzie super, bo to też w ogóle pozwoli tosować różnych merców, żeby zobaczyć, którzy będą najlepsi. Halo byku, czyś wredny? Jak spojrzę sobie poranie w lustro? Normalnie. Skill Shrine, Essa. Pięć kruków. 9 do 18 damage'a. Ej, one mają nawet całkiem niezły damage. Tylko szkoda, że się chyba zatrzymają na tej półce damage'a. 7 mamy. Tower, to ja chcę zrobić tak. Ja czuję się taki zaśniedziały, tak długo nie grałem we... Wiecie co, ja chyba zrobię jeden. O kurwa, Exp Shrine. Tower z Exp Shrine'em, ale to będzie Essa. Ja chyba zrobię jeden... Oho, zrobię więcej. Nie, dobra. Myślałem, że jak jest pochodnia, to będziemy mieć... Za mało many. Coś tam dziobią te kruki. Poison Creeper by było wiele silniejsze. Na pierwszym poziomie ma w ogóle taki damage, tylko że to jest rozłożone na 4 sekundy. Poison Creeper by był świetny tutaj. Stamina się kończy. Ciach. 22 siły. 25 siły na pewno trzeba, żeby pasyk założyć, potem w drugim akcie. No i pokaż, jak te szkielety tutaj dają radę. Wyobrażacie sobie, że one tak będą klikać moby w dalszych aktach? Bo ja w sumie nie. Siódmy. Z tym jak Shrine'em, jakbym nie dostał żadnego jakiegoś kersa w... Jakbym nie dostał kersa w... u hrabiny, to bym wbił tam z 2 levele tak na lekko, mi się wydaje. Czy grałem kiedyś w Valheima? Nie, nigdy nie grałem w Valheima. To też jest dobre expo. Ale ja nie wyczyszczę tego. Ja więcej z łapy klikam, jest drzeweliny, nie? Niż kruki je same z siebie klikają. Ok. Pasek, Charsi, dawaj. Head dwusokietowy. Ty, no chcę, ale co ja będę chciał wsadzić do heada? 8 do życia, też gitara się ma. Łuczek, jakiś z sokietami, nie ma nic. Lipa u Charsi. Ej, jak ja mam pauzę? Ja mam po... Aha. Poczekajcie, settingsy. Pod 10 ja mam skip. Back i control. Co? Back control? Back. Co to jest back, stary? Bo ja się muszę iść wylać. Pauza to jest F11. Back control to jest... że backspace control? O dobra, tak. Idę się wylać, widzowie. F11. Back. Dobra, jesteśmy. Dawaj mi... Ale i przypadkiem na którymś poziomie już nie powinna zacząć tego sprzedawać i nie powinno to być zależne już od questa? Tak mi się wydawało, że się działo. Gold. Kurwa, eteryczny, 1 golda. Dobra, starczy. Serio, muszę to zrobić? 1 portal. Muszę znaleźć WPK. Ja muszę przyfarmić, bo... Co by było najlepsze dla merca, jeżeli bym znalazł? Jakieś dwusokietowe soworuniczne. Jakiś stal, czy coś takiego. Od 8. Właśnie na pewno to jest związane z questem, ale przy okazji to jest taka ciekawostka, że to jest związane z konkretnym levelem, od którego można wynajmować już merca. Co dla merca z 2. aktu byłoby teoretycznie najlepsze, jeżeli ja bym mu wsadził? No bo musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że ja będę go używał przez dużą część mojej gry. Więc jakie są takie basicowe słowa runiczne? Mogę mu teoretycznie na przykład dać 2 rale, ale 2 rale to będzie... Albo 2 tale. Ale to będzie tam 19 poziom, czy coś takiego. 2 tale? Dobra, zobaczymy. Zrobię chyba 1 rana. Max 2 i zobaczymy, co wyleci. No bo muszę nadrobić levelem. Bardzo mocno muszę w tym ranie nadrobić levelem. G0 Ralci o 10 złotych. Szefie, kojarzysz może Mfach? Gość robił Kurwa. No DS3, może Pronto. Spróbujesz XD. Ale to jest za pomocą atakowania tylko, nie? No, ja mogę bez żadnego problemu mogę zrobić no walka. Gdzie jest WPK, czat? Gdzie jest WPK? Jest WPK, essa. Chciałem jakiś golda z was, chłopaki, żeby tepkę w razie czego sobie wziąć. To mi nie starczy. No, fakt zajebisty. Starczy. Mógłbym sprzedać to, ale nie chciałem sprzedać poison damage'a. Bardzo. Dobra, starczy. Jest 1. Potki na życie. 2 są. Exp-shrine? Jest. I teraz tylko błagam, żeby nie wleciały łuczniczki, nie? Siema wariacie, siema Szokobons. W lewo przejście, ale ja mam szrajna. I bym chciał poszukać mobów. No oczywiście, jak na złość, nie? Nie ma. Mam 1 zwój, to prawda, no. Muszę przejść trochę dalej, żeby znaleźć właśnie moby, dokładnie. Miksturami gazu też mógłbym trochę nadrobić, ale nie wiem, czy jakąkolwiek wydropiłem. No nie no, biją te kruki, stary, biją. Jak długo się ich 20 obrażeń utrzyma? Grand Charm. Fire Damage. No jest się, zejście. Ale ja mam szrajna. Dawaj moby. Nie ma mobów. Jest, paczek. Kolejny Raven. 9 do 18 już biją. Ja, nie no, na takim ranie, nie, taką klasą, którą masz możliwość budowania... Na takim ranie, taką klasą, którą masz możliwość budowania bonusowych skilli za pomocą przedmiotów, musisz to zrobić, nie? Czarodziejką za pomocą jakichś kul albo lasek. Czarodziejką właśnie chyba dlatego będzie najprościej, tak mi się wydaje. Jaka klasa na 1 skill by była najprostsza? Paladyn chyba na aurę. Porządna aura i zaklikać wszystko. Palek, nie? Palek pod Zil byłby giga prosty, palek pod Aurę by był giga prosty. Ósmy poziom. Nie wiem, co robić ze zręcznością, nie? Bo serio, może się na pewnym etapie okazać, że ja będę musiał sporo sam hitać z łapy. Ale jeżeli gram z mercem, to raczej... Aha, Kers, essa. Nie zauważyłem, że ma Kersa i mi ściągnęła Shrine'a, whatever. To merc tutaj sporo nadrobi, więc ten merc może być istotny w tym wszystkim. Ta aura merca działa na kruki? To jest coś takiego, no są minione, chyba teoretycznie powinna działać, nie? Czy warto kupić RDR 2? Nie wiem, bo nie grałem. Ludzie mówią, że jest świetne. To też jest ważne, żeby mieć poison, bo wtedy moby się nie regenerują, nie? Eld Itch Etch. Czy Eld Itch Etch mi cokolwiek daje? Eld Itch Etch. Nie, no i tak walę kolejny ran. Potrzebuję expa. Bardzo mocno potrzebuję tego expa. Twoja krew zawrze. Czym mogę ci pomóc? 13 staminy. To nie, to nie, to nie. Co, widzowie? Jakie zadałem pytanie? Nie wiem. Kruki. 9 do 18 obrażeń. 310% attack ratingu. Ta, ale poczekaj. Czy kruki otrzymują mój attack rating? Pytaj się anime. O, to jest dobre. Widzowie, polecacie jakieś anime? Tu nie było drugiego szrajna, był tylko jeden. Był, ale taki. A tego? Nie sprawdziłem chyba. Whatever. Widzowie, żadne anime nie jest godne polecenia, ponieważ wiąże się z utratą godności, kurwa, włączając anime od samego początku. Nawet... O, jest Strangling Gas. Aha, ale 5 ich tylko mam. To na pewno ich nie chcę w taki sposób zużywać. Wczoraj dałem hosta do VTuberki, to prawda. Mówiłem wam, że żeście poczekali na sam Game Stream, dam wam giga dobrego hosta. Jak jest, widzowie, z tymi krukami? Nikt nigdy nie badał mechaniki działania kruków w Diablo. Jest napisane, że mają 340% attack ratingu. Widzowie, ma Nadine streama odpalonego? Piszcie do Nadina szybko. Ej, Nadine, skąd kruki dostają attack rating? Bo jeżeli dostają attack rating ze mnie, to ja muszę przydupić w attack rating. Czy możliwe było przejście Diablo 2 Consumables Only? No pewnie. Musimy zrobić kiedyś takiego rana. Jezu, jak ja uwielbiam takie challenge rany. To jest stary, świetny content. Buty. Buty z MS-em. Sedekiem. Dawaj redżówka, bo to dużo golda. One z wilków dostają duży procent bonus damage'a. Nie no, to jest giga lipa. Stary, ja mogę w jednego skilla tylko inwestować i nie wchodzą w to synergie. To jest taka lipa. Fajny, fajny poziom, nie? 4. Całkowicie pusty. O! Ale hita przyjąłem na mordę. Wypito, 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 wypito. Wypito, to. Twoja krew zawrze. No, nie no, największy damage jak na razie ten, który ja generuję. Leży w... Consumablach. Nef i etch. No nie no, stary, jak na złość, nie? Totalnie na złość. Mam 5 etchów. Co ja zrobię z 5 etchami? Zrobię sobie chyba słowo runiczne etch, etch, etch. Bo moje życie to jest takie, że jest etch. I ten run. 25% więcej golda. 10 Fire Resa. Fajny strasznie. Świetny ring. Połowa czasu zamrożenia, nic mi to nie da. Ej, 20 poison damage jak wsadzę w heada, to mi będzie działało na wszystko? Chyba tak. Ty no, nic tu nie zdziałam. Druid. Dawaj życie. Jest. Dawaj Alizę pod ogień. Ogień ma więcej damage'a, nie? 3 do 6 versus 5 do 6. Cold ma więcej damage'a? Serio? No to dawaj, ma eko. Ma eko, potrzebuje łuk. I tak, ja jej dam to. Tak, zwiększa jej to damage. Super. Dawaj łuk jakiś. Jest łuk z 3 sokietami. I stary, tak. Knockbacka i nie dam. Minus target defense, damage to undeady, nie. Wrzucę jej 2 pod fire i 1 pod poison. Essa. Kupię jakiś pancerz może. Patrz, redukcja damage'a. Ale mam... typiarkę, co ma 45 do 56 damage'a. Giga S ona ma. Patrz. Wolfhead. No i to się nazywa wykorzystywanie wszystkiego, co jest... Poison Creeper, no! Ale ten head dobry, widzowie, z tym, z damage'em, nie? 20 poison damage'a przez 2 sekundy. To nic innego nie idzie w tej grze zebrać, co da ci po prostu taki basic damage. Nie no, dobra, jest rzeźnia totalna. 10 poziom. Totalna rzeźnia, widzowie. Formuła na kruki, na AR kruków to jest 85 plus 15 razy Raven. No ale to dlaczego to jest napisane, że to jest 310% attack ratingu? Mi się wydaje, że to przelicza mój attack rating. To musi przeliczać mój attack rating. Dawaj nowe kruki, skastuj. Co z tym Wiedźminem 1? No odpalimy sobie chyba po tym. Po Diabolo. Nie ma? Bospaka? Nie ma bospaka. Twoje R tu nie działa. Nie działają też na to aury. Aha, okej. Czyli one mają basicowy attack rating na poziomie ile? 85, tak? 85 plus 15 razy każdy ich poziom. Okej. No, poczekaj, czy ty mi nie mówisz formuły procentowego attack ratingu? Gemis? 85 plus 15, jakby one z takim startowały, ale to jest przelicznik procentowy, który jest chyba zależny od mojego. Ale essa. To jest z map hackiem? Tak, tak, to jest stary z map hackiem i life hackiem. I loot hackiem, że same najlepsze runy mi dropią non stop. I na kopiowanym save'ie z Enigmą. Nie no, ma taką essę totalną, stary, że nie mam pytań. Patrz, co się tu będzie działo. To no, ja zrobię łuczniczkę, maszynę do zabijania. Tal! No i to są te rzeczy, co ja chcę widzieć, nie? Tal. Javelinka. Jeszcze jeden run, widzowie. 35 minut, już się w pierwszym akcie, stary. Nie no, ale muszę. No tak jakby... Podbicie levela tutaj... nie będzie niczym złym w ogóle. Ja sobie przerzucę... To sobie przerzucę, póki tego nie używam. budki. Dawaj kolejny dwusekatowy hełm, na pewno się przyda do czegoś. Gdzie mam najwięcej godzin nabitych? W WoWie. W WoWie i w Diablo 2, tak mi się wydaje. Skull Cap, nic to nie da. Nie no, wydaje mi się, że chyba najlepszą bronią dla Mersa będzie po prostu ten Tal i Essa. Tylko to jest 17 poziom. Chyba nic innego nie wykminie. Na początku ja miałem taki plan, żeby zagrać bardzo mocno wokół przedmiotów na sobie. Ja i tak chyba wokół nich zagram, które zadają obrażenia w momencie, gdy je otrzymuję obrażenia. Czyli zagrać bardzo mocno wokół tych wszystkich nów by się chyba odmieniło. Oho, łuczniczki z kersem. To nigdy nie jest fajne. 11 poziom w krukach. Stary, 9 leveli tylko mi mocy już zostało. Jestem w pierwszym akcie. Nie idzie jakoś niesamowicie, a jestem już... Kolejny Fire Res. A jestem już za półmetkiem swojej mocy. To jest... To nie wygląda dobrze. Po chuj ja zbieram te many. 11. Chyba już będę progresował. No, 12 będę. Ta. Zaczynam widzowie progresję po tym ranie. Tylko znowu nie będę miał talii. Jak nie będę miał talii, to mam lipę. Ja muszę mieć przynajmniej 2 tale. Bo tale daje ile? 75 przez 5 sekund. Lepszy merc będzie łuczniczka, bo daje inner sighta. Ale łuczniczka nie stankuje nic totalnie. No inner sight na pewno zwiększy damage na kruki, nie? Pytanie, jak bardzo ja chcę bazować na damage'u od kruków. No nie no, stary, no żart. Muszę lecieć dalej. Sorry, muszę lecieć dalej. 37 minut pierwszego aktu. Ja muszę dalej, stary, robić to samo. A itchy? Poczekajcie, bo ja mam tak. Bo ja mam 2 itchy. Etcha, Nefa, Ela, Elda i Tala. No, RNG nie jest zbyt łaskawe. Siema, laska. Po co ci te itchy? I jakie 3 runy łączą się w Tala? Exp-Shrine, Essa. Zgrane. Robimy challenge przechodzenie Diablo jednym skillem. I widzowie wylosowali, że muszą to być kruki. Ale ja zbuduję to i wokół kruków. 3 etchy. A 3 etchy robi się z... Jezu, etcha się robi z... Kersa tylko nie miej. Multiple shots Essa. Czyli plan jest taki, słuchajcie. W drugim akcie od Elzixa nakupuję rzeczy z kastuj nowe, jeśli dostajesz damage. Cast when damage taken. I tam jest chyba 4 albo 5 itemów to wchodzi. Do tego shielda z strzeszkami. Ja będę wszystko tankował. Będę oddawał damage za pomocą otrzymywania damage'a. Merc z drugiego aktu z 3 talami najlepiej. w broni i Essa. I powinno być git. Z trzech etchów jest itch. Jak z trzech etchów, jak przed chwilą ktoś pisał, że z trzech etchów jest tal. 3 itchy to tal. To wy widzowie sami nie wiecie. Dawaj te runy. To jak jest wreszcie? No, rabini są niezgodni, niestety. Tal to są 3 itchy. Okej. Czaszek jeszcze w ogóle żadnych nie ma, nie? Jakby widzowie leżała czaszka na ziemi, to od razu mówcie, żebym tego nie przegapił. Fire Enchanted. No, łuczniczka ma złe AI. Ona jest zbyt mało agresywna. Ona nie da rady. To mi chyba już praktycznie wszystko, co nie będzie L-em, co by wypadło, mi pomoże. Itch. Dobra, z czym nas to zostawia? Kurki. Zostawia nas to, widzowie, z 3 itchami, które dadzą tala, tak? To mam 2 tale. Czy 2 tale mi wystarczą, czy chcę dofarmić 3? 3 wpadnie naturalnie. Ej, ja mam bardzo dużo Fire Resa. Enhanced durability, dim vision. Miłego dnia. Ale golda mam. A 3, 4, 5. Outer Cloister. Opie, godzina, pierwszy akt. Jaki to jest? To jest do przodu, nie? Chyba tak. Człowiek dawno nie grał w Diablo i zaśniedziały fest. Wrzuć to na pasek. 12 poziom postaci. Kruki. 25 do 38? Ej, w D2RC te kruki po jakimś buffie są i to giga. Ty, to może lepiej by było faktycznie z łuczniczką, która im będzie dawała inner sighta. Jak to, ale to daje minus 65 flat defense'a, a nie... Ej, kruki po buffie. No, to daje minus 65 flat defensa, a nie procentowego. Jakby to dawało procentowy, to jeszcze można byłoby się zastanowić nad tym. Nie, no dobra, to kruki to zmiażdżą totalnie. Nie lepiej z mocą. Merch z mocą jest dostępny, w sensie podobne aury nie działają na kruki. Ale nie wiem, no nigdy nie grałem na kruki, no słuchajcie, macie mnie. Nigdy nie grałem na kruki, ale... Co chciałem? Ej, zimno mam w pokoju, aż katar mi się zaczął. Ale Might i tak jest dostępny na Nightmare'ze dopiero. Mam broń, która pozwala na nakładanie kersa. I mógłbym też próbować poszukać z Wandy. Z nie Lower Resistem, tylko właśnie... Jak się to nazywa, ta pierwsza aura od Negrusa? A bez kitu, jak mi z głowy teraz wypadło. Trzynaście poziomów w krukach. Ja chcę zrobić Hefasto. Amplify damage. Oho, padła ta. Dobra, no to jak z samymi krukami ja sobie radzę. Nie no, kurwa, klepią te kruki, nie? coś tam biją. Hej, dobry challenge, widzowie, serio. Takie pomysły na spontanie są najlepsze. Staty. Czy ja będę coś potrzebował więcej siły? Ej, nie, czat, musicie to sprawdzić. Kruki mają napisane, że mają procent attack ratingu. Czy ten procent attack ratingu jest zależny od mojego attack ratingu? Bo jeżeli tak, to ja muszę pójść w zręczność, bo one w pewnym momencie nie będą trafiały. To czemu jest napisany procent? To z czego go przelicza? Ej, jak się idzie we więzieniu? Prosto albo w lewo, nie? Pa, jailpack. Powiedz jeszcze, że z WP-kiem. Mają swój? Nie wiem, czy mają swój. To jest ważne. Nie kupiłem tych. Nie kupiłem stamina potek. Będę cierpiał. Strangling gas. Dziel jest chyba prosto. Wupek. Dawaj szybko te stamina poty. Mają swój i co poziom mają większy procent. Okej. Czyli zręczność mi nie jest w ogóle potrzebna. Lightning 12, Poison 14, Faster Hit Recovery, Essa. Czyli zręczność mi nie jest w ogóle potrzebna. Teraz przekminimy, czy mi jest potrzebna zręczność do... Czy mi jest potrzebna zręczność do jakiejkolwiek broni, którą bym chciał założyć? Chyba nie. Czy mi jest potrzebna siła? Nie. Ja będę zawsze bazował na krukach i na mercu. Więc ja chcę mieć jak najwięcej życia. Ja chcę być jak najbardziej tankowaty. Czy zbroja albo shield z tankowatości mi coś doda? Tak. Ile wymaga siły trójkątna tarcza, bo ona będzie mogła mieć 3 sokety. Będę miał zbroję z 3 soketami, w którą wsadzę 3 czaszki na oddawanie obrażeń. Ile trójkątna tarcza siły wymaga? 30, 35, 40? Nie, nie dodaję, nie pozwalam sobie na dodawanie synergii. Wszystko jest związane tylko i wyłącznie. 47 siły. A kolczasta tarcza? 37. Large Shield też może mieć 3 sokety. Tak, ten żółty. Ile on wymaga siły? I nie no, te kruki 29 to 43 damage'a. Nie ma tragedii, nie? Tylko one mają bardzo słabe AI. Mało agresywne są. Dobra. Pitfall Spawn Dog. Dawaj, jedziemy go. Dziękuję. By nie powinien iść w tą stronę, a zawsze to tutaj robię. Kolczasta 30, duża 34, trójkąt to 47. Dobra, to na dłużej zostaniemy. Widzowie, to najważniejsze teraz tak. Dojść do drugiego aktu. LZX. Giga shopping u LZX-a i czaszki w shieldę. I potem tankowanie wszystkiego. Gram druidem, który ma multum życia i to powinno dość dobrze zadziałać. Myślę, czy jest jakikolwiek inny sposób na zboostowanie sobie damage'a niż Cast When Damage Taken. Ktoś jakiś pomysł? Burza mózgów? Mi nie przychodzi nic do głowy. Half Freeze Duration, dawaj. Próg speedrun? No, powiedzmy. jak można nazwać speedrunem po pół roku niegrania w Diablo. Generalnie speedruny, szczególnie w Diablo, mają to do siebie, że bardzo długo się dordzewia, nie? Jak chwilę się to pogra, jak się zrobi tak 10 runów z rzędu, to jest git, nie? Ale jak robisz taki run, w którym nie grałeś serio długo, chłopie, robisz takie błędy, których byś w życiu nie popełnił. Chyba będzie wyjście, nie? Bardzo długo się tak mapa tu układa. Dużo tajli, nie? Wygląda, jest. Crashing Blow na Merca. Nie ogarnę Crashing Blow na Merca tak z bomby, nie? Więc muszę bazować na tym, co jest pewne. FCR na kruki coś daje? No szybciej bym je kastował. Te, ale kruki to one też mają określoną liczbę hitów. To taki protoplasta tych Raging Spiritów, SRS-ów, nie? Spoe. Nie no, patrz, no. Damage walą. Borderlands 2, byku, speedrunujesz? O, nice. Z katakumbami, to jest taka beka, no nie? Że widzowie, katakumby nie mają określonego layoutu i poruszania się po nim. Mają tylko określony zestaw tajli. I można je w odpowiedni sposób czytać. Są układy, które się ze sobą łączą i są układy, które się ze sobą nie łączą, co może pokazywać konkretne dead endy i puste alejki, ale to jest bardzo ciężkie i to naprawdę tylko tacy topowi speedrunnerzy to potrafią w pełni czytać. No to jest na przykład wiadomo, że już jest, że to jest dead end, nie? No ale to chyba każdy, kto gra w Diablo, to wie. I że nie muszę tego sprawdzać do końca. Jedyny układ jest taki znany na drugim poziomie, bo drugi poziom ma waypointa i wtedy wokół tego waypointa faktycznie można zagrać, nie? Na drugim poziomie jest zawsze dobrze postawić tepkę, bo jeżeli znajdę waypointa, to wiem, gdzie jest wyjście, już wtedy od razu. I jeżeli będę gdzieś po prostu dalej na mapie i to wyjście może się rysować trochę później, to będę w stanie wrócić do tepki waypointem. Raczej tu nie będę miał najlepszego czasu z wszystkich możliwych challenge'y, one skilla, jakie będę robił. Ale musimy sobie raz na tydzień zrobić przynajmniej jakiś taki challenge'ik. Tym krukom bardzo mocno AOE jakieś brakuje, nie? Amulet stary anioła! Seaverb. Chopie, 40 regenumany. Elo. Ty jakby działał set anioła, no nie? I kruki by miały faktycznie attack rating ode mnie. Bym sfarmił taki set anioła i kruki 5000 attack ratingu. Chłopie, każdy hit trafiony. Dobra, czyli tak, mam na dużego shielda, to mam wszystko, co bym chciał w takim razie. Dawaj tu. A te moby mogą rzucić itemy z trzeciego aktu, nie? Mają zepsuty... Loot table. To też taka ciekawostka. Diablo. Ej, widzowie, zimno, nie? Beskitu zimno już. My dzisiaj, w sensie wieczorami jest zimno. Dzisiaj byliśmy z Amandą na spacerze. Ile dzisiaj mieliście stopni w Polsce? My dzisiaj 22 stopnie mieliśmy, czajcie, jak byliśmy na spacerze. Wiadomo, że już jest taki zimny, dający po kościach wiatr trochę. A normalnie u nas dzisiaj 22 stopnie, stary. 29 października, Essa. Kruki, 14 poziom, 6 punktów jeszcze, 1 punkt z Radamenta. Teoretycznie mi da ten 1 punkt z Radamenta, coś nie, da mi to po prostu trochę wcześniej, więc nawet nie walę Radamenta. 14 poziom, kurki. Druid kurki. Szkoda, że w Diablo nie ma czasu, który mierzy ci to, no nie? Że nie ma takiego ladder speedruna, to była gra tak popularna w speedruny i żaden zjeb w Blizzardzie no to nie wpadł, nie? Dead end. Jakie oczekiwania na BlizzCon? O kurwa, zapowiedź stary WoWa Classica Plus. No jest, Andariel. Śmiech jak doda. Dawaj, wyciągam ją tu na środek normalnie i bomb od dołu walę na łeb. Small shield. To small shield. Aha. Ej, patrz jak ona schodzi! No, tylko kruki jej już nie biją. Scale mail. Skul! Duża czaszka, ale essa! Fire res, faster hit recover, ale chest na merca. Chłopie, ej, dobra, jest giga dobrze. Podczynię splita tylko, settingsy, widzowie F9. Aha, pozdro. No to nie wiem, ile zajął pierwszy akt. Bo live split się wydupił. Chyba dlatego, że nie mam wrzucanego programu, który go łączy z Diablo 2. No ale whatever, jest jak jest, stary. Co ja chcę? Attack rating mnie nie interesuje, siła mnie nie interesuje. To mnie na pewno interesuje. To mnie interesuje. Czaszki mnie bardzo interesują. To mnie interesuje. Pasek. Duży pasek. Buty. 5% na nowe. Struck, ok. 15 MF-a. Ok. I co teraz? Teraz wykupić typiarkę i ją podmienić na merca. Wykup ją, zrobię gear. Wykup. Najlepszy będzie ziomeczek raczej z Blast Aimem. Jakiego sobie weźmiemy? Gulzar. Dawaj Gulzara. Łuk nic nie da. To da. I to da. Teraz tak. Teraz Elzix. Trade. Charged Bolt. Nie bardzo. Te one niebieskie będą, to będzie bardzo szybkie do wykrycia. Resamy. Frosnowa. Teraz chwilowo taka frosnowa by siadła. To w ogóle selni. Tylko tak, frosnowa ma 5% szans, a przypadkiem lightning nie będzie miał. Czy można mieć zwykłą nowę, czy to jest zawsze frosnowa? Nie, to jest chyba zawsze frosnowa i ona ma zawsze 5%? 5% frosnowy z Fire Resem w ogóle. Giga dobry czyścik. Okej. Rękawice i pasek chyba jeszcze mogą być, nie? Oj, to jak jest, Diablo zamknąłem. Rękawice, pasek. Nie ma. 5 surgiek, weekendzik? Kurde, bardzo dobrze. No ale wiesz, jak gram w gry, to tam, czy to jest weekend, czy to nie jest weekend, to nie ma dla mnie dużego znaczenia. 3 części mam. Mi się tak coś kojarzy, że 5 części było maksymalne. I to ma zawsze ten sam poziom. Trzeci poziom. Shielda potem wymienię 5. No tak, 5, no bo... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. Czyli 25% szansy maksymalnie można wywalić na tym. Tylko, że shielda się inwestuje takiego z 3 sokietami. Nie ma. A Fara sprzedaje dużego shielda? Sprzedaje chyba. Jest, rękawice. Co mi zostało w takim razie? Head i pasek. Head i pasek. Pasek Pasek ma 10%. Nie mam golda, stary. Fire res, nie chcę sprzedać. 2,5K, 400, 700. Ile to kosztuje? 8200. Silver, Bregenmany, tym chciał. 1700, 1002. Nie, no nie ma bata, nie wyciągnę, widzowie. Nie wyciągnę. Runy. Może z run bym to jakoś wyciągnął? Nie, wątpię. Tego shielda na pewno mogę selnąć. Ma dużego. Ile runy są warte? Bo mam tak 3 ten, a na przykład 2 etchy. Ile to jest golda? 1200. A taki Nef Eld. 600. Nie. Dobra, whatever. Czyli jest co farmić. Czaszka 12 poziom wymaga. Eld, Nef. A to? Ile by było warte? 930. Trzymam, bo to ma szansę. Sześcior dla zioma. Partyzana z 2 sokietami. 8,20. 8,20. 50 i 40. 50 i 40. Może on to założyć. To dawaj tak. Kup mu taką. Dobra. Wsadź mu coś, co mu po prostu teraz da damage, a potem będziemy... 50 deksa. Ale dałem dupy. Tyton 2 levele. Dobra, ale podbiję to. Damy radę. Czyli teraz moim głównym celem jest, widzowie... No, na odwrót było. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że siła będzie pierwsza napisana. To, na czym mi teraz najbardziej zależy, to jest tak. Zdobyć dużo golda. Ja myślałem, że tego golda mam serio wystarczająco, a tu się okazuje, że jednak nie. To sobie przerzucę tak. Fulminating. Nie, fulminating nie będzie warty. Ringmail. I to już będzie warte. To nie będzie warte. I to w ogóle dwusokietowy. A tam był pasek i pasek ma 10. Pa. To może bym sobie jakieś healing poty narzucił. Czy on może takiego zwykłego spira? O, 3 do 15 gitara się ma. No, jest dobry challenge. Jak jest to z resami? Giga mało. Z tymi krabuszczami raczej się nie chcę bić, chociaż skraby mają tak dużo expa. Czy muszę? Stary, czy chcę? Czy nie chcę? Nie grałem w Las Epoch, wiesz? Nie grałem. 14 poziom. Kruki, 48 obrażeń, to jest dużo, to jest teoretycznie dużo. Spiked Shield. A co ja wiem, co jest ze Spiked Shielda? Spiked Shield to w ogóle powinien mieć bazowe jakieś tornsy, bazy wbudowane im. Merc dobrze daje radę, bardzo nawet dobrze daje radę. Kostkę Hora Dreamów muszę zrobić. Jest przejście. Klucz. A ja tam był w pewnym momencie klucz, ja go nie wziąłem. Grand Charm. Gold. Strangling Gas. Ważny. Superior Crystal Sword. Co? 15D? 15D, chłopie, Crystal Sword, ale jaja. No ja słyszałem, że Last Epoch świetny. Czemu, ale nie grałem. Nie wiem, chyba poczekam na full release'a faktycznie. Sadzić na dół? Widzowie, sadzę chyba na dół. Wziąłem ślepak. Tak w ogóle. Nie używam jeszcze tych moich... tej nowej, no nie? Ale bo ja mam tak, ja mam 5, 10, 15, ja mam 20%. Teoretycznie 50% mojej obecnej mocy dałby mi tylko ten pasek, który tam miałem wtedy dostępny, nie? Ten pasek strasznie silny, 10% aż daje. A na headzie też jest pewnie 5 tylko. A to jest dużo błędów takich w tym Last Epochu, że mówicie, że macie dość tego beta testowania? Nie wiem, czy szukać tu WPK. Chyba powinienem pójść dalej i poszukać gdzie indziej WPK. Zrobię tylko takiego szybkiego skauta, bo mam podwójny poziom. Mam dwupoziomowy. Jakby te kruki miały takie AI, no nie, żebym bez problemu mógł sobie biec i żeby one zabijały, nie? A ja biegnę, a te kruki za mną po prostu lecą, stary. Zerowy damage. Dobra, jest WPK, zajebiście. A po D4 masz dość beta testów. To sell. To przydatne, ludologicznie. Ciach. Grand Charm. Gold. To w ogóle wstaw tu. Ale te fejla z tym, kurwa, nie mam pytań, nie. 5,5 golda. Jakoś tak po pierwszym akcie wydawało mi się, że będę miał go o wiele więcej. Jakie prognozy? Na razie gitara? Nie no, na pewno... O! Stary fanatyzm na mobach. Wydaje mi się, że run raczej bez żadnego problemu będzie do skończenia. Dawaj żółty, bo żółty może być... Dzida. Amplify damage on cast. Essa. Ej, jakbym mobowi, jakbym mercowi podmieniał broń, żeby rzucał amplify damage i potem zmieniał na broń z talami, nie? To by było ludologiczne. Jaka jest moja historia ze streamingiem? Kiedy zacząłem zdobywać liczby i z czego to wynikło? Dzięki Big Show za Twitch Prime'a. Ej, wiecie co? Ja w ogóle powinienem dać, że Diablo 2 jednym skillem, może co? Diablo 2 jednym skillem. Okej, essa. Streamowałem stary równo rok, bez żadnych wyników. Dopiero po roku ze streamowania zacząłem kręcić jakiekolwiek stare sensowne liczby. Ale jeżeli ktoś zaczyna streamować w takim celu, żeby stać się sławnym, żeby kręcić jakieś liczby albo żeby zarabiał na tym pieniądze, to moim zdaniem jest lepiej nigdy nie zacząć streamować. Ludzie, którzy zaczynają streamować w jakimś określonym celu, giga szybko się wypalają i nie dźwigają tego psychicznie. Tak ja to widzę. A wy czad, jak to widzicie? Kto z was próbował kiedykolwiek streamować? Let's go. Na pewno, no, każdemu graczowi to chyba przeszło przez myśl, że kurwa, zacznę se grać w gry. No, jak poszło, widzowie? Z tych osób, co faktycznie próbowały streamować. Ile zrobiliście streamów? Albo jak długo streamowaliście? Chujowo, no bo to jest kurwa ciężki biznes, widzowie. Pół roku poddałem się, nie wypał. Ej, bo zapatrzyłem się na czat, nie wiem gdzie jest robacze gniazdo. Jest robacze gniazdo. Czy ja tu mam WPK? Mam. Ty, no to robię jej instant. Na szułapie próbowałeś, no na szułapie jest podobno jeszcze ciężej. Każdy chyba pamięta, gra Fatus zaczął streamować na szułapie. Jak te wszystkie typiary się wtedy oburzyły, że im widzów zabiera. A zamiast pomyśleć w taki sposób, że chłop nowych użytkowników przyciąga na platformę, może to kiedyś wykorzystamy, nie? To one się oburzyły, głupie cipy. Prawo wolnego rynku. Robił coś bardziej przełomowego niż one, więc ludzie przyszli. Czy to nie jest tak, że miałem podobne liczby pod pseudonimem Kisza? Chyba się streamerzy pomylili. Dobra, Magot dwójeczka. I Magot, powiem wam, całkiem nieźle poszedł na tych krukach. Nie? Czy od razu byłem Variety? Nie, na samym początku streamowałem tylko WoWa, bo WoWa najbardziej lubiłem. Po roku streamowania WoWa... Kurwa, nie, wam powiem więcej. Nie, no tak generalnie po roku streamowania WoWa... Chyba pierwszy raz na streamie osiągnąłem próg 100 widzów, nie? Mam bardzo dużo tych... gas potionów. Czy na Heroesach miałem słabe liczby? Nie no, jak na YouTubie streamowałem wtedy, to miałem po 2000 osób na streamie, jak grałem w Heroesy. Ale YouTube był bardzo monotematyczny. Odpalałem streama z Heroesów, miałem 2000 osób. Odpalałem streama z czegoś innego, tych osób było mniej, nie? YouTube bardzo, bardzo mocno wymagał streamowania pojedynczego kontentu i to było widoczne zawsze. No i to też było związane z tym, że streaming na YouTubie był bardzo mocno podpięty pod jego wtedy ówcześnie działający algorytm. Streamy na YouTubie były bardzo pushowane do góry. W momencie, gdy te streamy przestały być pushowane, to nie było już tak dobrych wyników na YouTubie. Twitch o wiele lepiej pokazuje organiczność działań danego streamera, wiecie? Ponieważ ludzie się wiążą z danym streamem. Ej, ale giga szybki Magodler, nie? A jeszcze z Red Deflesa chyba. Pamiętam, jak powstał wejść z Wagonem i Majesem. No, to byli właśnie tacy streamerzy, którzy powstali w podobnym okresie co ja, którzy bardzo konsekwentnie tworzyli to, co tworzyli i algorytm im zręcznie w tym pomógł, nie? To prawda, no. Mógłbym kupić pasek już. Idziemy, widzowie, po pasek. Pasek. Czy z tym doświadczeniem, co mam, to czy bym, co bym zmienił? Czy bym zmienił karierę? Ty się o to pytasz? 10% szans na nowe. Ty, to jest jednak 10%. Trzeci level frosnowy. Ej, ja miałem chyba niższy poziom. Tak, ja miałem chyba za niski poziom postaci, jak do tego startowałem. Ale ja. No i ponownie się w Diablu nauczyłem czegoś całkowicie nowego. Na dół, tak? Tam było zejście. To nie Frostnowa. A to nowa, ale nowa jest lepsza. Faktycznie, no. I tak najlepszy jest ten gear pod nowe, nie? Cześć Rajsa, jak się czujesz? Nie wiem, dziwi mnie to pytanie. Takie jak się czujesz, jakbym się miał źle czuć? Nie, w miarę dobrze. Jest dzisiaj, jest dobra essa, widzowie. Znowu nie kupiłem tych stamina potek. Debil. Czy będzie możliwość kupienia koszuleczki jakiejś? Tak. W listopadzie będą koszulki już na 100%, tak, z Amandą z pełnej epy, z tym ruszamy. Wiecie, że tam wcześniej mieliśmy problemy z rozliczeniem przez poprzednią księgową i Oj kurwa, lora księgowej to chyba każdy dobrze zna na tym kanale. Wiecie, że łatwo nie było. Ale mamy teraz nowego księgowego, z którym już na pewno nie będzie takich problemów. Poprzednią księgową streaming, widzowie, i już sam z siebie przerastał. Otrzymywanie pieniędzy z innych krajów też ją przerastało. Ale teraz z tym, teraz widzowie z nowym księgowym będzie Essa. My mamy w ogóle sklep postawiony. Jedynie co teraz potrzebujemy, to go stestować, nie? To go w pełni stestować i w listopadzie z nim ruszyć. I nawet chyba ruszymy z nim tak, że go włączymy, pozwolimy wyprzedać się tym rzeczom, które były, i dopiero potem złożymy nowe zamówienia. Bo mamy tam jeszcze kilkadziesiąt czapek na pewno, mamy jeszcze trochę koszulek, nie? Coś tam chyba jest jeszcze. Czy będzie coś o ludologii? Kurde, pasowało, żeby coś było o ludologii. Musimy zrobić jakąś ludologiczną koszulkę. To jest dobry pomysł, nie? Ludologiczna Essa koszulka. Koszulki Bagno to była limitowana edycja. Z kilka koszulek, których nie chcemy dodrukować, bo nie, dla zasady. Oho! Wiecie, co mi się bardzo podoba w tym ranie? Fakt, że cały czas mam jakiś upgrade za pomocą golda, którego jestem w stanie dogrindować trochę. Cały czas mam jakiś sufit. Wiem, że nie spoczywam na określonym poziomie damage'a, co by się mogło wydawać dość dziwne przy tych, przy widzowie krukach. Ale się Claw Viper, nie? Wylosował. Strasznie długi. Shield tam jakiś padł. Koszulki z polską tradycyjną kuchnią, czyli Basic Black, tak? Koszulka. Ringmail, ale jaja. To jest anioł, nie? 40 deka i redukcja damage'a, no nic mi to nie da, nie? A tu mam Fire Resa, no nie, i attack rating, nie. Hawk Helmet, o! Pa, kruki! Spirit Wolf, stary, ale lipa! Ej, ale... Wait a second. Ja nie mam kostki, nie? Stary. Witaj. Tak. Ciągle dać jakiś update z tą grą, jaką stworzymy? Jaki update cię interesuje? Sell. 10 koła kolejne. Redżów potki. Nie redżów, tylko stamina. Na jakim etapie produkcji jest wczesnym? Co jeszcze chcesz wiedzieć? Czy idzie do przodu? Cały czas idzie do przodu, ale powoli. 10% nowy trzeci poziom. Tak. Okej. Jest. Kolejny expik. Co jeszcze, widzowie, chcecie wiedzieć? Ej, gdzie jest kostka Hora Dreamów? Poczekajcie, ona jest w Dry Hillsach? Tak, w Dry Hillsach. Należy do mnie. Lejto, dzięki za Prima, wariacie. Bardzo mi miło. Widzowie, chyba... Ej, tam runa wypadła? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Widzowie, tego Wiedźmina to chyba dzisiaj nie zdążymy jednak. Ran jest dłuższy niż się spodziewałem. Ja myślałem, że to będzie 2 godzinki do domu. Czym jest szakal? Dzikim zwierzęciem. Chipped Topaz. Chcę. Ty, ale... No bo... Ja teraz mam shieldy z 10% szansy na nowe, nie? A ja nie wiem, czy ja bym nie wolał shielda z... po prostu odbijaniem obrażeń. Ale teoretycznie z nowy to więcej ja damage'a wyciągnę. Kurde, dobrze to rozkminiłem. Chodzi mi cały czas po głowie jedna rzecz. Czy ja mógłbym ten damage jakoś bardziej zmaksymalizować? Bo wydaje mi się, że z tym Caswin Damage Taken to dobrze przekminiłem. Że to dobrze bije. Czy z wiedzą jaką masz, coś byś teraz zmienił, jakbym zaczynał streamować? Nie. Znaczy nie, no na pewno bym w zupełnie inny sposób streamował od samego początku, ale czy coś bym zmienił? Nie wiem, stary, no ciężkie pytanie. No co można zmienić w streamowaniu, stary? Tobie chodzi o ogólne jakieś takie podejście do streamowania. Wydaje mi się, że wcześniej bym zaczął tosować content jako variety. Ale i tak uważam, że zrobiłem to dość wcześniej. No weźcie pod uwagę to, że na przykład bardzo dużo część z was kojarzy mnie i moje streamy z etapu streamowania na YouTubie, no nie? Jak streamowałem Heroesy. Ale czujecie, że Heroesy streamowałem tylko pół roku? Ja streamuję od 7 lat, a streamowałem jedną grę pół roku, z którą większość osób nie kojarzy. Po pół roku stałem się variety streamerem i streamowałem tą grę o wiele mniej. Więc to właśnie takie pytanie, czy coś bym zmienił? Wydaje mi się, że no na pewno bym w inny sposób prowadził swoją społeczność, inne tego typu rzeczy, ale... Nie da się widzowie dać jakiejś takiej dobrej rady, albo nie da się tak jakby zaplanować komuś kariery streamerskiej. Nie da się. To są rzeczy, przez które trzeba przyjść całkowicie samemu, nie? Można kogoś pomóc w jakiś sposób, można kogoś jakoś naprowadzić, ale... No, słuchajcie, nie ma takich rzeczy jak Akademia Streamów, nie? Nie ma. Nie ma streamerów, którzy się rodzą z agencji. Nie ma. Niektórzy by się pewnie kłócili, że są takie rzeczy. A wtedy się pojawia pytanie, czy takie rzeczy jakkolwiek działają. Jakby działały, to by działały. Czaszki, ciach. 1 do dexa, czy ja to potrzebuję? Nie, w dupie mam to 1 do dexa. Shield, nie ma 3-socketowego shielda. Mam kolejne 10k. Czyli mam tak, 10% tu i 10% tu. Potrzebuję 10% na czeście i na butach. Nie no, to ja strasznie źle tego golda przypuściłem. Wiadomo, że no, jak będziesz streamował, stary, pod jakimś dużym streamerem i będziesz walił lachę co stream, no to osiągniesz o wiele szybciej to, co byś teoretycznie chciał osiągnąć. Ale to nie jest branża, w której jest jakaś wytyczna, jak to robić. 5% na frost nowe, to mi nic nie daje. W której coś można poprawić. Jak nie działa? Jak streamer prowadzący Akademię Streamu YouTube jest topką w Polsce? No, tak jest właśnie. Czym mogę służyć? 10% na nowe. Fajnie. Okej. Mam 3 części giru na 10% na nowe. Essa. Lecimy dalej. Czy w naszej grze będą szakale? Kurde, nie myśleliśmy nawet na tym jeszcze. Kruki. Let's go. Kruk. 67 obrażeń. I nie, no dobra, te kruki są strasznie silne. Może nie są OP, ale są okej. Czy w Rumunii był przedstawiony czas? Tak, widzowie. Ciekawe pytanie zadajecie. Czy tak was nudzi challenge w Diablo, że zadajecie multum takich pytań totalnie randomowych? Czy mamy dzisiaj niedzielę pod tytułem, pod gradobiciem pytań? PKB Rumunii też wam powiedzieć, jakie jest? Jest dużo takich pytań, na które można było odpowiedzieć. Żałuję chyba trochę, że tego talaetka nie zrobię. Mógłbym teoretycznie jeszcze robić tego talaetka. Mam na 14 poziomie miarca, ja chyba po prostu go wtedy kupię na 17 poziomie zaraz. Oj, nie zdążyłem mu poty załadować. Kruki, działać! Wiecie, że to jest jeden z tych ranów, gdzie ja nawet chyba nie chciałbym mieć first way'a? Potrzebuję merca wskrzesić. Czy dam MKR-owi klucz do szakala? Bardzo chętnie. Jak to jest być topowym streamerem w Rumunii? Dobrze? Bardzo dobrze. Dziękuję. Adikos 50 zł. Plepsa, ja mam do was pytanie. Czy lubicie siedzieć w klatce? O, dziękuję bardzo. Bardzo miło. Też dobre pytanie. Kite Shield. Jeden socket, ale lipa. No to teraz możemy na poważnie czat porozmawiać. 3 części. Kolejne 3 części. Ile? Może mi ktoś powiedzieć, ile na obecnym patchu bije nowa na 3. poziomie? Ja bym zrobił w Diablo tak, że jak masz takie itemy, co zadają damage od nowy, gdy masz jakiś poziom, to one się zaczynają stakować. I na przykład jak masz 3 rzeczy, które biją 3. poziom nowy, to one sprawiają, że każda wtedy bije 9. poziom nowy. Ale to byłby chyba najsilniejszy startowy build, jaki można byłoby zrobić. Jak miałbyś 60% przy otrzymaniu ciosu. Na skastowanie nowy, tam jest 6 części, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy 3, 18. To było strasznie OP. I patrz, i first way, stary, jak na złość będzie, nie? Czemu ja przyszedłem środkiem? Nie wiem, co zrobiłem, ale na pewno to nie było mądre. Jaki jest najlepszy niemięsny produkt, jaki jadłem? O kurde. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy niemięsny produkt. Zależy w jakiej formie. Jadłem świetnego sejtana. Swego czasu mi bardzo tempeh posmakował w jednej restauracji. Kurwa. Stary, nie mam pojęcia. Nie odpowiem na to pytanie. Nie mogę, nie da się. Jadłem dużo świetnych, ale jadłem też dużo tragicznych, nie? Ty. 9 życia. Półtorej godziny w drugim akcie. No powiem wam, że chyba... Brandy Stock 3-socketowy. On ma za mały poziom. Dobra, mam najlepszą broń. I teraz tak, do tego Brandy Stocka 3 tale. 3 itchy w tala, okej. Mam 2 tale. $32 golda. Wanda za 10k. Oj, tak. Tu mamy Etha. No dobra, to na sel w takim razie. To na sel. Mam 8 koła. Mam na kolejny itemek. Widzowie. Jaki jest najgorszy niemiecki produkt, jaki jadłem? 10%, a ja mam już, tak? 10%. Kurde, chyba jakieś takie parówki, tak mi się wydaje. Jest multum takich parówek, co smakuje jak papier. To bym powiedział, że jakieś takie parówki kilka lat temu. Ale ja wam powiem... Dobra, ja wiem chyba. Najlepszy niemięsny produkt, to moim zdaniem to są wege ryby. Ryby są tak łatwe do podrobienia za pomocą właśnie dodawania tam jakichś glonów, bo to daje smak tej takiej jakby wody, które mają ryby w sobie, że no, wydaje mi się, że chyba najbliżej tym rybnym produktom jest do... Takiego... Oho, nowa... Ty, było coś jeszcze, nie? 10% na nowe head, Essa. Aha, nie mam golda, jak na złość. Dobra, sprzedaj tego Wanda. Czyli mam tak, raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebuję jeszcze dwa. Nie, wiesz co, zabiłem Zajf, tylko nie mam programu do Diablo i się... I się odliczanie, wiesz, zdupiło. Siema Luigi, dzień dobry. Eldorado, co tam u ciebie? Kruki, stary, kruki. Dobra, jest 5 kruków na S-ie. Na jakim etapie jest? Nie no, co jaja robisz, stary. Chyba do wyjebania jesteś zmontowanie tego na YouTubie. Co on gada, widzowie? Typ patrzy na Diablo 2 i się pyta, na jakim jestem etapie. Nie no, Zajf, opie. Napisz szybko, że trollowałeś, tak byś nie... No nie. Pijany. Widzowie, chyba Zajf będzie musiał karnie przyjść 10 razy Diablo. Co wy na to? Myślicie, że to... Ja mi się wydaje, że to nawet by nie była surowa kara. Ej, my musimy zrobić Diablo na macie do tańczenia. A ja przypadkiem kiedyś nie miałem celu na urodzinowym streamie, żeby zrobić Diablo na macie do tańczenia i go nie spełniłem? Wydaje mi się, że miałem, bo ja taki gagatek jestem. Kiedy cosplay Wiedźmina, widzowie? O, Diablo 4 10 razy to by była bardzo surowa kara. XVII poziom. Ten talet, ale by mnie ogrzał. Nie mam tych już. Zombie head, dawaj, podnoś to. Łuk kompozytowy. Znaczy, chętnie nic nie warte. Ni chuja warte. No, to mamy Fairway jak na razie. Miałem też kiedyś ograć grę od szakali. Kurde, no mówiłem, że ja gram w kwietniu, nie? Po prostu minął rok. Ten mem jest już za piękny, żeby miał nie pójść dalej. $400 golda. 8,5. Starczy mi na kolejną część, widzowie. Kolejną część szukamy. To muszą być... Raz, dwa, trzy, cztery. To muszą być buty albo pasek. Widzowie, szukajcie niebieskiego butów albo paska. Buty albo pasek, stary. Witaj w pustynnym deszczu, ale chyba u LSX jest lipa z butami, czy nie? Nie no, są. Witaj w pustynnym deszczu. Ej, ale tylko hazard, nie? Można chyba odświeżać, zwykłego nie można, nie? W Diablo. Ta, on ma jedne buty i 3 paski. No, dokładnie. Słuchajcie, może wam nie dam tego, ale przynajmniej wam obiecam więcej niż inni. Jest literówka. Co ty gadasz? Bez kitu, Durel. No. Witam w pustynnym deszczu. Bo jak to mówią, zoomersi reluje. Hedzik, no nie. Gigafilmik wyszedł? Mówisz, Zajf? Pyk, 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 nie ma. Durel to jest ten, co się w Diablo 4 pojawia. Czy był dzisiaj żart o sobie ironicznym rucha? Nie? Nie. Nie, chyba nie szukam tego. Co prawda, ja trafiłem raz ten pasek, nie? Na butach mam 5% na nowe mrozu. No patrz, wszystko trafiam. Buty. No nie, nie, nie. No to będzie jakieś turbo ciężkie do trafienia. No to jest teoretycznie minuta, dwie na poszukanie tego. Witaj w pustynnym deszczu. Ludgolę. Wkraczasz do Ludgolę. Ja miałem dzisiaj taką ochotę pograć w tego Wiedźmina, widzowie. Nic z tego nie wyszło, bo wybraliście Diablo Challenge i chcieliście oczywiście zagrać w jakąś flaszową gierkę. Tylko uwaga, co najlepsze. Nie pozwoliliście mi tak po prostu przyjść flaszowej gierki. Nie! Nie, ja musiałem zrobić no defa we flashową gierkę. Ej! Kolejna flashowa gra mi się przypomniała, giga dobra, w którą musimy zagrać. Widzowie, pamiętacie taką grę jak Paladin? Była taka giera. Jest jakiś mod. Nie, widzowie, ja go zbanuję chyba. Wy widzowie, co on pisze? Przeglądarkowa, no. Taka przeglądarkowa gra była. Ona się nazywa chyba Paladin. I to była taka platformówka i na koniec się z takim upadłym aniołem walczyło. Zajebista festona była. Musimy zrobić tier listę flashowych gierek. Ona była super. Ale Murloc Stranger Thorn Feather też była super. Jest! 5%! No, a dobra, chuj, dawaj, weź to, bo może innej nie będzie. A ten pas... Nie, pierdolę ten pasek stary. Dobra, i z golda się wydupiłem. Chuj w to. I chuj z tym prawym jazdy. Arcane Sanctuary. Jezu, ja szybciej potrafię przyjść grę, no... Ja już bym całą grę skończył, nie? W normalnym ranie. Ale nie! Nie! Wy musicie wybrać kruki, stary. Z wszystkich ciekawych speli, które są w Diablo, które można było teoretycznie użyć po to, żeby zrobić jakiś ciekawy ran pokazowy na pierwszy, to wy wybraliście pierdolone kruki, kurwa, nie? Widzieliście kiedyś kogokolwiek, żeby grał w Diablo pod kruki, kto nie jest chory psychicznie? Bo ja nie. Arkadikus nie dodał od tygodnia filmu, bo został skancelowany. Wiesz, mnie tak łatwo nie namierzą, bo nie jestem z Polski. Przeprowadza się, a może mu kazali tak właśnie powiedzieć, że się przeprowadza. Jak pielęgnuję wąsa? W ogóle go nie pielęgnuję, ale muszę zacząć. Paruwodęta? Twój stary jest parową dętą. Kurwa. Nie no, widzowie jeszcze z klatki coś tam kurwa kwiczą. Podałbyś tytuł gry flashowej, którą grałeś, ale zbanable. To nie podawaj. Oho, deduwa? Nie, no co ty stary. Ej, bo ja nadal mu tych talii nie wsadziłem, nie? Bo ja mam 18 poziom, dobra, ja mogę już wziąć typa na 18 i mu wsadzić te tale 2. Czy jest coś silniejszego dla Merca niż po prostu 2 tale? Nie wydaje mi się, nie? Witam. Poczekaj, żebym złej nie sprzedał. Sprzedaję tą. Biorę tą. Witam w pustynnym deszczu. A tu mam jeszcze w headzie, stary, 20 poizona, nie? Witaj. 17 poziom. Dawaj. Emilio. Emilio Gigachad. Pa, stary, on ma 220 damage'a. Ja pierdolę, lesa. Tam się expiło paladyna takiego i to była platformówka chodzona w prawo. Typowo Zajf. Dobra, ja tym samym Mercem to już chyba ugram, tak mi się wydaje. A mam jeszcze miejsce na 1 tala teoretycznie. Jak nie znajdę tala, to wsadzę tam ewentualnie jakiś rala potem, żeby miał taki bardziej impact damage, nie? Ale powinno być git. Znalazłeś, Luigi, tą gierkę? Jak ona się nazywała? Jakie widzowie są jeszcze dobre flashowe gierki, w które fajnie byłoby zagrać? Strangel... Zaskoczył Paladin. Ten Paladin był super. Stick RPG. Age of War. Age of War był świetny. Age of War był super, no. A Isaac w ogóle nie powstał jako gierka flashowa na samym początku? Runa L. Dobra, widzowie, Durel tak zwany. Trójkąt. Jezu, trójkąt jest wyjątkiem. Wszystkie proste znaki są po lewej, wszystkie złożone znaki są po prawej, wyjątkiem jest trójkąt, tak? Zaraz zobaczymy, jak potężnym ludologiem jestem. Essa. Geniusz, kurwa. Ludolog, widzowie. To są właśnie te momenty definiujące ciebie jako ludologa. Ej, Luigi, kiedy robisz no-hita w DS1? Stary, ja do tego no-hita tak sceptycznie podchodziłem, a tak mi się spodobało. Jak na razie mam PB 9 hitów. Ale stary, mam PB 9 hitów i to są takie rany, że... Dostaję 1 hita od Black Knighta i mówię, dobra, to jest pierwszy run dnia, więc już będę to kontynuował. I 1 hit na przykład dostaję od Ceaseless Discharge'a. Nawet nie wiedziałem, że się da. I 1 hit na przykład dostaję wchodząc w lawę. Mam takie randomowe hity tam. Jack Smith, ja wiem, który, no, to też fajne było. Ej, ale mam teraz zajawkę, nie? Na te giereczki. Wiecie, dlaczego biegam, a nie stoję w miejscu? W Diablo jest taka mechanika, że jak się biega, ma się mniej pancerza. Dziwne, nie? Jak się stoi w miejscu, ma się więcej defa. Widzicie? Patrzcie, 0, a to ma 66 jak stoję. Ty, bo mi mer spada. Amulet żółty. O. Fire Resist 9. Essa. Siła. Damage goes to mana. Gold from monsters. Alope. Ring. Rang warp dozwolony. No, ja sobie zrobiłem takie poziomy trudności, że na początku sobie pozwoliłem, stary... Chciałem sobie zrobić z rang warpem i glitchami, potem chciałem sobie po prostu zrobić z glitchami, a potem chciałem sobie po prostu zrobić już takiego legitnego rana, nie? Powiem ci, że ten z Rong Warpem jest giga prosty, wydaje mi się, żebym go w tydzień zajebał, tylko jest jeden problem, w tydzień to ja bym Rong Warpa nie zrobił, bo go nie potrafię robić, nie mam pojęcia, jak się to robi, to jest niemożliwe, nie mogę tego wyczuć, nie? Już przez chwilę myślałem, żeby to po prostu robić na Forsquitcie, ale ja nawet Forsquita nie potrafię zrobić. No, ale szczególnie, że ty tak jakby speedrunujesz, nie? No to ty jesteś przyzwyczajony do tego, że robisz ENS-a na no-hicie, nie? No bo jak nie, to jest restart rana. To mi się wydaje, że ty byś takiego no-hita to stary w 1 dzień zrobił. Aha, po mercu. Ale ty mówisz, że teraz się na przykład nie gra rauta z RTS-arem, nie? Koruna tir. Więc taki no-hit z rank warpem. Ale ogólnie fajny spaffing, fajny setup do tego. Kurwa, tam są takie zajebiste sztuczki, nie? Z łukiem te setupy mi się tak podobają. Tak się dobrze bawiłem robiąc te wszystkie setupy z łukiem. A ja to tu miałem. Pyk, pyk. Cold damage. Siła. Merc. Mercowi trzeba, widzowie, Thawing Potiony nawalić do dupy. Pa. Pyk. To też działa na niego, nie? Tak. No i essa. Chopie, pa jak ten duriel schodzi na krukach. O! Elo. Dobre to było. Ale to było dobre. Sacrifice, open wound. Ty, ale by to było giga dobre, jakbym grał palem, nie? Co on ma? 8 fire resa, 13 fire resa, 20, nic ciekawego. Pyk, pyk, split, no, split też nie działa, pozdro 600. No to widzowie, kupujemy ten pasek i te buty, czy lecimy do przodu? Lecę chyba do przodu, nie wydaje mi się, żebym tego potrzebował. Czy długi ten run będzie jeszcze? Stary, z godzinę. Zależy jak kruki damage'em dadzą radę, nie? Siema Hashix. A to tak, sacrifice, lifesteal, open wound. Nie mógłbym to wziąć i walić open wounda z łapy na bossa ewentualnie, nie? Ta. Ale poczekaj, to mi daje sacrifice'a, ale nie daje mi takiego, jeżeli go nie mam. Dżungla, widzowie. Kto umie czytać dżunglę? Ja nie. A ja one-shotuję moby z łapy, ale jaja. Ty, jak je kozak, ja mam 48 damage'u z łapy. Dobra jest, totalna essa. XIX poziom. Zbliżam się do... Ty, ja zaraz wymaksuję siłę mojej postaci, niestety. Jade figurine. Nigdy nie wiem, które pająki są prawidłowe. Spider Cavern to jest ten, którego ja chcę, nie? I to przyjściowy taki będzie, nie? Pyk, pyk. Nic nie warte. Nie miałbym, no, problem z czytaniem mapa. Narzekałem na to. Ja wiem, tak jest. Najczęściej to te rzeczy, na które najbardziej narzekamy, to są te, które najbardziej kochamy. Dlatego nagrałem 50 filmów o Diablo 4 wizowy. To jest tak jak ja i narzekanie anime. Przecież każdy wie, że ja i tak oglądam to anime, no nie? Po prostu lepiej się sprzedaje kontrowersję, gdy mówię, że go nienawidzę. Ale na przykład wy widzowie, wy nie macie pojęcia, nie wiem, bo wy nie, no nie czytacie wszystkich moich komentarzy. Na pewno sobie tam czasem zejdziecie do jakiejś sekcji komentarzy, ale polecam sobie obczaić sekcję komentarzy pod chyba graniem w Morię z Dobrodziejem. Ile tam jest komentarzy odnośnie tego, że na świecie nie ma 8 milionów osób, nie? Topowe komentarze u mnie na YouTubie to są odnośnie ilości ludzi na świecie. I ludzie piszą, że ja się kolejny raz mylę, że ludzi nie ma 8 miliona. To ile ich kurwa jest, jak nie 8 milionów? 9? Pewnie już jest 9. Jak ta Moria jest tragiczna. Są pierwsze wrażenia na YouTubie, ale nie, no to jest survival stary do pogrania z 6-latkiem ewentualnie. A, czyli o to chodzi, że jest 9 milionów już ludzi na świecie. Ale to idealnie pokazuje, ile ludzie mają IQ, nie? No bo kurwa, takie obwiez żartu, nie wyhaczyć i myśleć, że jest się mądrym, to trzeba być głupim, nie? Polaks wyleciał. Paradoks, no. To jest paradoks właśnie taki. To jest efekt przeciwny do efektu Dunninga-Krugera. Czyli ludzie są tak głupi, że myślą, że są mądrzy. Znaczy Dunninga-Krugera jest teoretycznie podobny, nie? Bo to jest efekt, że im mniej wiesz o danym temacie, tym więcej ci się wydaje, że wiesz. Mniej many już potrzebuję. Rozmawiasz teraz z Ormusem. Ty, za 8 koła to aż poszło. Nie wiem, poszedłbym do LZX-a po ten pasek, ale... Czy polecam coś do zagrania z babą, która nigdy nie grała? No właśnie to ta Moria chyba, ale no to... Nie, a tak serio, widzowie, jakie są gierki do pogrania z dziewczyną, która nie gra w gry? Mi się wydaje, że jakiś Battle Block Theater byłby dobry. Train jest świetny. It Takes Two jest fajne. It Takes Two, ale It Takes Two jest ciężkie moim zdaniem. Coś takiego. Stardew Valley, no. Myślę Stardew Valley. Unravel, no. Też dobre. Ja na przykład Amandę, jak Amanda w gry nie grała, to ją wiecie w co wciągnąłem? W WoWa. I Amanda uwielbia WoWa. Amanda by w WoWa mogła grać całymi dniami. Jak z Amandą, jak Amandzie pierwszy raz pokazałem WoWa, to graliśmy z Amandą w WoWa 12 godzin z rzędu, nie? Ja mówię, ej Mateusz, musimy wstać, zjeść coś, nie? Ty, bo ja kruków nie mam, ja mam build pod kruki bez kruków. O, Overcooked też fajny, no, to prawda. No, dużo jest takich gierek. Ej, czas chyba na otwarcie klatki. 20 minut, 2 minuty przed czasem. Oszukałem. Don't Starve? Moim zdaniem nie jest dobry Don't Starve. Don't Starve jest ciężkim tytułem. W życiu bym nie polecił zagrania w Don't Starve'a z kimś, kto nie gra w tego typu gierki. Można próbować, ale no nie wiem, chyba że Don't Starve ma jakieś poziomy trudności, ale chyba nie ma, nie? To jest gra na permadefie. Baldur 3 definitywnie nie. Jezu, nie piszcie takich rzeczy. Goticzek stary. Ja na przykład wiem jakie... O, mortale też są spoko. Czy się myszką podrapać, o mnie swędzi fest. Dawaj tego Backstaffa tu. Dziękuję. G0 Rajcio 50 zł. Dzięki za tipy. Jołknął kurwa. Todo. Dzięki Góralczy za 50 zł w donajcie, bardzo miło. No i tak jest widzowie, streamer streamujący w trybie submod only. Teoretycznie jeżeli bym brał 50 zł za klatkę, streamowałbym 6 godzin dziennie. To jest 12 razy 50, to jest 600 zł dniówki. To jestem godny, to w sensie za... Na to poświęcenie jestem gotowy. 600 zł dniówki przez 30 dni, ile to jest widzowie? $18K. 18K z donate'ów. Widzowie, czy za 18 tysięcy da się wyżyć w Polsce teraz, czy nie? Ile trzeba zarabiać pieniędzy w Polsce, żeby godnie wyżyć? Odpowiedź brzmi, nie da się. Trzeba zapłacić 2,5 ZUS-u. Gdzie jest przejście? Bo się pogubiłem. Tu będzie chyba rozstajnie. O tu, tak jakoś, albo tu. Nie wiem, dziwna mapa. Ja wam powiem, no ja na przykład prowadzę takie życie, że... I widzicie, to jest trochę zakrzywione, bo ja w sumie dostaję gry za darmo, ale z drugiej strony no, ja mógłbym grać w same stare gry. To ja wam policzę, ile mi by wystarczyło na życie, nie licząc mieszkania. Dobra, tam za mieszkanie płacimy 2000 z kawałkiem. Great Marsh, o jest, będzie przejście przez Great Marsh. 2000 za mieszkanie, 1000 za rachunki, tak powiedzmy 3000 to tak potrzebuję. I z Amandą 3 razy w miesiącu jedziemy na duże zakupy i za nie płacimy jakieś 400 lei. No nie? To by dało ile? Do tego tam jakieś mniejsze zakupy. 3, tak, z 1600 na jedzenie widzowie. 3 na ten, mniejsze zakupy. Ja wam powiem, że na 2 osoby za 5 koła bez żadnego problemu wyżyję. Za 6 to na takim totalnym luzie już w ogóle pozwalając sobie na jakieś uciechy. Sądzisz o Borderlandsach? Nie gram w strzelanki. Mówisz o złotówkach czy olejach? Olejach. Ale to jest prawie jedno i to samo. We Wrocławiu mikrokawalerka za 2200. Widzicie, a ja za 2200 to mam 60 metrów, 3-piętrowy dom. Co prawda nie jest w widzowie w jakimś giganowym standardzie, ale no na przykład kuchnię, nie? Mamy bardzo brzydką kuchnię. Ale nie ma nic ważniejszego w życiu niż nauczyć się żyć w taki sposób jak Asmongold. Asmongold powinien by, on jest tym, on jest Diogenesem dzisiejszych czasów. Bierzcie od niego lekcję. Jak żyć, mając mało. Jeśli on ma dużo, ale żyje jakby miał mało. Asceta prawdziwy, no. To jest taki growa asceta, bo on pozwala... On ma wszystkie wyżyczenia poza grami w swoim życiu. Jego powinni dać do NASA z tym typem od ziół i lasu. Tak, no, z Atomic Shrimpem. Dokładnie. Atomic Shrimp, świetny typo. Jest taki widzowy kanał na YouTubie, gdzie typ wstawia filmy. Jak przeżyć dzień za 1 funta. I typ z 1 funta... Nie, typ robi sobie 2-dniowy challenge, 1 funt dziennie. I... o kurwa, ty, bo tu nie będzie przejścia, stary, ale mapę wlosowało. I typ sobie robi coś takiego, że robi w ogóle tam 3 albo 4 dania dziennie, nie? Z 1 funta na dzień. I on tam takie rzeczy wikminia, że dajcie spokój. Raz koleś kupił jakąś indyjską mieszankę makaronu przyprawionego, takiego do chrupania, jakąś taką przekąskę. Wyciągnął z tego orzechy, orzechy zmiksował do jakiegoś 1 dania chyba i coś zrobił z nich takiego konkretnego. A tą mieszankę połączył z jakimiś ziołami, które zrobił w lesie i zrobił zupę z tego i to wyblendował potem, nie? Typ takie rzeczy przykminia, że w życiu byście nie wpadli na to. Jest Flare Jungle. Jest geniuszem, nie? Jak miałbym z kimś wylądować na bezludnej wyspie, to wiem, że z nim. I on tam chodzi po lesie, on pozwala sobie tylko na rzeczy, które znajdzie w lesie, bo mieszka blisko lasu. I typ stary zbiera tam jakąś pokrzywę i na przykład robi zupę z pokrzywy i tłumaczy, dlaczego z pokrzywy można robić zupę, nie? I słupek i pochodnia, to dead end. To już widać na samym początku. To co widzowie, jutro Wiedźmin 3? Jezu, jaki Wiedźmin 3? Wiedźmin 1 jutro? Wiedźmin 1 ludologicznie. Antlersy. Coldress, ale gówno. Ale też jaka jutro flaszówka widzowie wlatuje? Tak, ogarnęliśmy no pod to, no, z tym podtapianiem salon, mieliśmy lipę. Wiecie, co się okazało? Że w oknie jest taki system odprowadzania wody i on się całkowicie zatkał, ale też nam z tynku kapało z góry, no nie? Jak były jakieś takie giga ulewy, to nam tak z góry strasznie kapało i to też musieliśmy zategować, nie? A co najlepsze, my nie mieszkamy w jakimś starym domu. Nasz dom ma, nie wiem, z 10, z 15 lat, ale Rumuni tak na odjeb się wszystko robią. Ostatnio oglądaliśmy z Amandą, jest taka youtuberka, nie wiem czy kojarzycie, może wasze baby będą kojarzyć, Ula Pedantula, nie? I ona tam ma jakiś, wiecie, taki content, coś tam o sprzątaniu domu, nie? Takie rzeczy. I teraz słuchajcie tego. I ona wyprowadziła się do Włoch i nagrała film, jak wygląda jej dom we Włoszech. I zaczęła tłumaczyć, że ma krzywe ściany, że ma krzywą posadzkę, że są jakieś takie dziwne rozwiązania w ścianach, no nie, i ogólnie w całym domu. I widzowie, ja na to popatrzę i mówię, kurwa, życie jak w Rumunii, nie? Bo tak jest w Polsce. Ja nie wiem, czy wy w innych krajach znajdziecie tak proste ściany jak w Polsce. W Rumunii wszystkie rzeczy w chatach są tak na odpierdol zrobione, że za głowę się idzie złapać, nie? Jak to zobaczycie. My nie mamy ani jednej prostej ściany w domu. Serio, ani jednej. I to jest norma, nie? To jest za granicą, serio, widzowie, często norma. I ona tam normalnie pokazuje, że nawet jak ma obraz przywiesiony na ścianie, no to tam na przestrzeni, nie wiem, 30 cm wysokości obrazu, on potrafi odstawać od ściany. I u nas jest dokładnie to samo, nie? Dają radę te kruki. Jakoś tak. Jest 3. akt. Ile one mają obrażeń? To ja mam je wymaksowane. 73 do 94 obrażeń. Jest dobrze. Tylko mi się health poty skończyły. Budowlankę w Polsce z pierwsza klasa? Nie, no tak. Tak. Ja nie mówię, że nie. Dwa do tepki, ale to taka tepka, nie taka jak ja oczekuję. Dobry wieczór. Zdrop to. No, 94 obrażeń to jest wystarczające, żeby ukończyć grę na kruku. Tylko szkoda, że ten kruk atakuje raz na minutę, nie? Nowa też dobrze czyści tutaj. Dużo hitów jest przyjmowane. Jaki skill walimy kolejny? Czarodziejkę pod Charged Bolta. Sam w ogóle ciekawy jestem, czy czarodziejka pod Charged Bolta by była łatwiejsza, czy nie. Masz większą kontrolę nad castami, nie? Masz więcej FCR-a. Jesteś w stanie tak jakby... Czarodziejka ma ten plus, że ma ten element maksymalizacji swojego damage'a za pomocą buildu, a tutaj mam bardzo dziwne rozwiązanie buildu, ale z drugiej strony jestem bardziej tanki. Oho. Dobrze, że tego merca sobie wziąłem chociaż. Merc musi być. Palek pod aurę. Palek pod Holybolta. Ty, ale poczekaj, palek pod Holybolta. Czy na normalu on wszystko zabije? Bo teraz chyba Holybolt jest tak zmieniony, że on zawsze bije damage, bo on kiedyś bił damage tylko w... Tu w lewo widzowie zawsze, nie? Na tej mapie. Palek on chyba kiedyś bił tylko w undeady i w demonów, a nie zmienili go tak teraz w D2RC, że on bije we wszystko już damage zawsze? W którym rogu to będzie na tej mapie? Nie w tym. Nie jest ta mapa, którą trzeba całą obejść? Jaki jest problem do zliczania hitków? Hit Counter Manager na stronie Hitlessa jest wrzucony. Giga łatwy do ustawienia, wiesz? Jakbyś coś potrzebował pomocy, to mogę ci pomóc, nie? No poczekaj, zawiesiłem się. Niedobrze poszedłem. Ja muszę tak przyjść dwa razy. Muszę przyjść tu, tu i tu. No to jest ta najdłuższa ścieżka. Jeszcze stamina potek nie mam, nie? Jak debil. Ale wiesz co? Powiem ci, Luigi, że ten no hit moim zdaniem jest łatwiejszy niż się wydaje. Jak jest się ograny w Soulsy. Są trzy najtrudniejsze segmenty tego rana. Generalnie tak, poruszanie się po mapach ma takie strategie, że w większości jest ciężko dostać hita. Najtrudniejszy segment w ogóle całego rana to jest chyba New Londo i Four Kingsi. No nie? Four Kingsi z uwagi na to, że jak masz ten opener stary z castami, to musisz tak się gimnastykować. To jest raczej największy problem. Nie wiem, co tam jest jeszcze takie problematyczne. No i z duchami. No z duchami jest lipa. Jest kilka setupów na duchy, ale o kurwa. Są takie głupie rzeczy na tych duchach. No i Anor Londo, stary. Przejście przez dachy. Tam jest kilka setupów, ale ja zawsze tam dostaję przynajmniej jednego hita. Na tych gargulcach, w sensie na tych takich gargulcach bez skóry, nie? Na tych harpiach takich różowych. Albo tam, albo od łucznika dostanę hita, albo w dojście w ogóle gdzieś wcześniej. Fan Orlando zawsze jednego hita jakiegoś tak randomowo stankuje. Wczoraj odkręcałem włącznik światła w ścianie, a tam drewniana puszka. Jakby zjebany magik dosłownie przypuści przez nią kable, że musiałem ją połamać, żeby ją wyjąć ze ściany. No to fajnie, nie? Azariel, no. Ja tutaj w tej chacie też czasem takie randomowe rzeczy znajduję, że w życiu bym tak tego nie zrobił, nie? Dosłownie, no poza Polską wam mówię, że sam jak w chacie coś otworzysz, to zadajesz sobie pytanie, panie, to tak panu spierdolił. 12 FRS-a, ale dobre rękawiczki. 208 FRS-a, ty ja je chyba nawet będę chciał założyć. O ile wbiję level, no. Ja je zakładam na Diablo. Czemu ja tych redżówów nie kupiłem? Tutaj totalny luzik. Ale 2 godziny, nie? Jaki chłopie długi run. Ale to już jest końcówka, nie? Ten akt już zaraz skończony naokoło. Grałeś w DS1 one hit run, że walisz bossa na raz? Jakże walisz bossa na raz? W sensie, że go zabijam jednym uderzeniem. One shot challenge? Nie. Nie, ale chcę zrobić. No i nie mam już co punktów widzowie wydawać. Nie, ale go zrobię na pewno kiedyś. Giga fajny challenge. Poison. I to są w ogóle te lepsze poisony. Będzie dobrze. Ale widziałeś jeszcze w ogóle taki challenge, chyba była tacy youtuberzy z zagranicy, co... no i w drugą stronę. I zrobili sobie ten challenge, ale oni sobie pozwolili na levelowanie tylko za zabicie nierespawnowalnych się mobów. Każdy mob, który się nie respi, pozwalał im wbić chyba 1 level, nie? Chyba to widziałeś od tego, od Limona, od Bagloxa. On kilku youtuberów od Challenge z Soulsów za coś takiego zaprosił, nie? No bo da się to zrobić na SL1. Da, oczywiście. Tylko tam jest taki problem, że w DS1, no nie? Po pierwsze do tego challenge'a jest najlepiej nafarmić Dragon Scale do Covenantu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że są bossowie, na których musisz skastować Firestorma i chyba Manus musi dostać 4 hity od Firestorma, ale 2 hity muszą być w jego moving frame'ie, żeby go zwanshotować. Tam takie jaja są. I to jest teoretycznie do zrobienia, ale ten Manus to jest... no serio, 100 podejść. Bo to już jest takie RNG mocne. Stamina Shrine tu, ale essa. Ja tej czaszki finalnie nie wykorzystałem, nie? Którą się tak jarałem, ta. Jest to? Tu czy nie? To nie to. Nie będzie przejścia chyba, nie? Nie. Nockruka? To Nockruka, no. Mogłem nazwać postać Nockruka, ja ją nazwałem Kurki. Z tym druidem grzybiarzem. Kuelak w trakcie ruchu. Kuelak się robi jump atakiem wtedy specjalnym na takim one-shocie. Jest jedno miejsce u niej w pokoju, z którego można się wybić na tyle, żeby zrobić plunging atak. I wtedy się wali hita, który one-shotuje. Nie jest to proste, ale da się to zrobić. Quailak to tam na lajcie. W sensie, no Quailak jest na tyle wcześnie, nie? Że jest problem, żeby ją one-shotować. Ale tam odpowiedni poziom siły wystarcza. Bierzesz wielką pałę i jessa. No jessa. Gdzie tu się stary wchodzi tu? Light plated bootsy, dawaj. 10 FHR-a. Na lewo od skrzynki. No i jest na lewo od skrzynki. Będzie tu gdzieś, nie? Tam chyba jest. Nienawidzę tych suersów. Suersy są takim RNG gównem. Tu stary twój run na speedrunie się może albo zakończyć, albo może się zacząć tak naprawdę, jak masz jakąś lipę z czasem i nagle dostaniesz po prostu takie instant suersy. I teraz patrzcie, tu będzie? Tu będzie. Jest, tu Essa, tak? Essa, no. Nie, to nie to nawet. Tutaj jest. Wystarczy, żebym wszedł lewym wejściem i bym miał totalną gitarę. A najśmieszniejsze jest to, że tu jest konkretny schemat chodzenia, który powinno się używać, bo to będzie jak zagrania pokerowe, nie? Masz zagranie, w które powinieneś wchodzić, bo przy odpowiednim outcomie, w sensie przy dużej ilości outcomów, no nie? Przy dużej ilości różnych da ci najlepszą skuteczność. Papaj, 10 miesięcy subskrypcji równo wybiło. Zajebiście, wielkie dzięki. Słaby ten druid fest. Przyrównałeś się do takiego zwykłego druida, który w 1,5 godziny giereczkę robi, nie? Ale to też było złe RNG. Kurde, tak z drugiej strony. Patrzcie, znowu źle trafię, tak? Ja znowu wejdę do rogu. No nie gadaj, stary. Tak! Druid niestety ma taką lipę, że nie ma żadnego movementu. Jak na nim żadnych butów nie wylosujesz na FRW i popełnisz taki błąd na mapie, to jesteś tak zgubiony. No na przykład ten bieg to mnie tu teraz kosztuje jakąś minutę, nie? I też bardzo mało stamina pot mam. Poczekaj. Dobra, mam mózg. Ale się wystraszyłem, że mózgu nie wziąłem, nie? Ale by była lipa. Jak miałbym się teraz druidem cofać, to bym chyba Alt F4 kliknął. Co jest widzowie trudniejsze? Zrobić Diablo samymi krukami? Czy przejść, jak się tam ta gra nazywa? Czy przejść Ninja Rampage? Deathless. Ninja Rampage, Deathless chyba trudniejszy. Bo tego się nie udało za pierwszym razem, a to widzicie, Diablo 2 samymi krukami na haceku. Totalna essa. Kruki, tak, kruki mają chyba inteligencję 4-letniego dziecka, nie? Bardzo inteligentne są kruki. Kot ma inteligencję 2-letniego dziecka, kruki są giga inteligentne. Jedne chyba z najinteligentniejszych zwierząt, nie? Jakie jest najinteligentniejsze zwierzę? Małpa, nie? Małpa, a potem to pewnie jakieś papugi będą, tak bym obstawiał. Człowiek. No jest to po moim całym okresie przystreamowanym na Twitchu, to nie wiem, czy bym powiedział, że człowiek. Dawać, dawać, kruki. Dziobać, dziobać, stary. Gitara się ma. 7-letniego człowieka. O chłopie. Delfiny. O, delfiny, no. Tylko delfiny, ten, podobno... ruchańsku tak za bardzo aż lubią, że są zbyt nachalne w tym. To 24, tego to ja nawet nigdy nie użyję. To odłóż. Okej, ciach. Merc. No tak, goryla się migowego są w stanie nauczyć, to prawda, no. Emilio. Czy ja wydropiłem coś trzeciego, co mogłem mu wsadzić? Mam tal. Trzy etchy, co mi da? Itcha. Kolejny etch. L, nef, tir, nef. Itch, nic nie mam. Damage Fandedy. Nie mam nic takiego, co mogę mu wsadzić. Widzowie, jaki będzie czas, jaki obstawiacie? W 3 godziny się zmieścimy z tym ranem? Piąty akt? Nie, no, piąty akt to ja po prostu przebiegnę, stary, jak na speedrunie. 3:05. Jak się biegnie w Durance of Hate? Lewo i prosto, nie? Tak. Lewo, pięknie i prosto. No nie, no patrz, te kruki nic, nie? Z takich jednoskillowych rzeczy kruki, no mam wrażenie, że są chyba jedną z najbardziej irytujących skilli, jakie można było wybrać. Nie wiem, czy sprawdzać ten pokój, będzie tu jakieś takie odbicie. Jakby było, no dalej stamina połuszone, nie kupione. Wupek. Ej, to będzie jakiś zawinięty? Nie no, tu musi być. Katar mam. Ej, otworzyłem sobie okno i bez kitu kataru dostałem. Jak będę chory, to będzie taka lipa, widzowie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Oho, e-mail, widzowie. Arkadikus, siemanko, dzięki za 4. miesiąc. Widziałeś moją wiadomość na Discordzie, czy nie? Oho. Odpowiedziałeś. Jak odpowiedziałeś? Że dasz radę, czy że nie dasz rady? Ej, kurwa, tajam tu papierek, a... Pozdro. Bojowe kruki, stary. Dzień tak będzie zorganizowany, że damy radę. Zajebiście. Widzowie, to jutro ten. To jutro podcast z Arkadikusem. Sell. Czy ja wbiję level jeszcze na to? Powinienem dać radę. No okej, czwarty akt. Merc. Czekajcie, ktoś nie wysłał maila, chyba śmieszny. Muszę zobaczyć. Jezu, ktoś mi wysłał jakiegoś maila o jakichś banach z końcami w EA. Totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Ja wam powiem tak, widzowie. Jak dostajecie bana od EA na FIFA, to powinniście im podziękować, żeby nie grać w to gówno. Jak najlepsze odsunięcie was od FIFA, to jest najlepsza rzecz, jaka wam się może wydarzyć. Z 1/3 do 2/3 się mapa generuje, do 1/3 wyjście. Czyli będzie albo tam, gdzie się nie pojawiła, albo... Nie wiem, czy to jest róg. Tak. Albo tutaj w rogu. Jest konkretny schemat biegania, a ja dalej bez redżów potek, nie? Nie redżów potek. Pierścień jakiś wydropił. No i wiem, że wyjście będzie tutaj. I tu musi być. Dokładnie, widzicie? Ludologia, widzowie. Nie no, idę po te potki, bo jak ja mam piąty akt przebiec bez potek, to mnie pokurwi, stary. To do cna. A to właśnie chyba coś takiego mi Luigi ty w mailu napisał. Nie wiem, nie przeczytałem. Chyba ktoś... To chyba ktoś mi takiego maila wysłał. To chyba jakaś częstsza sprawa. Ale to i tak dobrze, nie? Dosyć bana, stary, na usługi EA, to... Nie wiem, gdzie minus? Gdzie wada? Nawet Izuala nie mogę zabić. Nic mi nie da zabicie Izuala, bo mam wymaksowane już kruki. Jaka lipa, stary. Nawet nie dropnąłem heada na kruki. Ej, bo ja skipa nie zrobiłem. Co prawda mi nie działa bez programu, ale... Nawet szybki czwarty akt wejdzie. Patrzcie, jak zawinięty ten. Zawinięty poziom. Tam czasem może później się wylosować. W jakichś takich totalnie randomowych przypadkach. Wiesz co? Ja powiem ci tak. Ja Maciejczakowi powiedziałem, że Maciejczak, ja cię ostatni raz biorę na podcast. Tak, no. Na pewno Bonkol, bo dużo gier grał. Ja też ograłem kilka, na pewno, co wyszły w tym miesiącu, jakieś takie demówki. A Maciejczak mówi tak. No, to ja myślałem, że pogadamy o grach, które graliśmy bardziej w tym miesiącu, a nie w rzeczy związane z premierami i demówkami. No bo ja to tam grałem w Diablo 4, w Heroes i nie wiem, coś tam jeszcze. Ja mówię, kurwa, Maciejczak, ale stary, to przecież nie są nawet tytuły, które wyszły teraz, nie? Maciejczak by najchętniej przyszedł i o PoE coś pogadał, nie? Później nie robię, nie? Nie, nie ma sensu. Ty, mi Merc umarł. I mi kruki umarły. Jak ja tego nie wykajtuję, to będzie kaplica. No nic, Maciejczak w nic dosłownie nie pograł, nie? I mu powiedziałem, że na trzeci podcast o tych grach, to ja go bez kitu nie biorę. Jak on nie ogra więcej niż 3 gier. Bonkol potwierdzi, że tak mu napisałem. O 3 grach chyba nic konkretnie nie pisałem, ale mu napisałem, że nie może tak być. Ta, no, on mówi... Co on, ej, Bonkol, co on napisał? Że grał, stary, w Hero Siege'a, w Las Epocha, w PoE i w Diablo 4, nie? Ja mówię, że stary, co to ma do gier z października, nie? I on mówi tak, że no to przecież możemy to podzielić na takie segmenty, że pierwsze o grach, które wyszły w październiku, a potem na przykład zrobić segment o grach, które... Ej, tam jest przejście takie cienkie. A potem zrobić segment o grach, w które my graliśmy w październiku. Ale nie miałem już serca mu napisać, Maciejczak. Moich widzów nie interesuje to, w co ty grałeś, kurwa, w październiku. Ej, ale dziwny segment, nie? Wylosowało. No, tak napisał. W moda do Diablo zagrał, no. Aż zirytowało mnie to, jak powtarzam nawet coś o tym teraz. Odleciał, widzowie odleciał, nie? Ej, jest lipa w 4 maja. O, runa Ord. Ord, 21 poziom. Ej, mój merc wbił 20. Mój merc nie ma 21, ale Lipton. Nie, widzowie, serio. No, ja nie żartuję. Maciejczak z Ludocastu wyleci, jak nie będzie grał w inne gry. Będzie przy innych tematach brany, ale no przy takim, przy podsumowaniach gier z października, jak on będzie gadał o nowym sezonie w PoE. Jeszcze Grinding Gear Games nam nie płaci. A nie chcę nic mówić, powinno. Ej, Amanda! Ej, jest giga zimno na chacie. No otwierała... Ej, u was na chacie też baba no otwiera okien, a potem ich nie pozamyka. Jest zimno, jest ziąb jak chuj. Oho. Nie. Tak, nie. Ona wejdzie na wietrzy. Amanda, jest gdzieś okno otwarte. Ciągnie fest po nogach, jak to się mówi. Nie jest, jest na 100% w sypialni, jest tak zimno. Widzowie, ja muszę bluzę ubrać. O tak. Jesień. Nie mam otwartego balkonu. Ej, Amanda, tylko przypomnę, że miałaś przyjść i mi otworzyć drzwi, jak skończysz nagrywać. I na czym się zakończyło? A nie, przyniosłeś mi rosół. Kurwa. No i lipa. Gdzie ja tak jestem? Widzowie, zjadłem burrito teraz na wieczór, czy... Zjadłem burrito, czy rosół? Ciepły rosół. Przydzieram się przez tego chaosa. Nie jest łatwo, ale się przydzieram. Nie, kruki bez kitu powinny mieć AOE. Nie wystoi ten merc. Ni chuja warty merc. Ale strasznie mi szybko minął ten challenge, nie? Naprawdę. Custom Dev miał jakiegoś mob. Tak? Co ty gadasz, że cię bądź i może jutro nie być? To się zgadamy. Musimy chyba dodać tego Arkadikusa do grupy ludolodzy. Czy ja to wolę przebiec? Wolę. Że Arkadikusa się doda do ludolodzy grupy. No to już z product placementem w Bethesdzie się musi pożegnać. Boję się tego piątego aktu. W sensie tutaj... nie bossowie są największym problemem, a moby. To jest taki clear time słaby. Antlersy, dawaj. Antlersy 3 do kruka. Twister, Halt of Wolverine. Będzie ludologiczna koszulka? Ty, pasowałoby zrobić jakąś taką ludologiczną. Mi się podoba. Nie no, no patrz na ten damage, no te kruki to jest sobie jakaś popierdółka, nie? Nie wiem, kto te kruki zaprojektował w Diablo 2 i powiedział, dobra chłopaki, fajnego skilla wymyśliłem, dodajemy go do gry. Ej, a mi też w ogóle levela brakuje. Ja będę musiał deekspić. Nie, dobra, ja mam 21, zagadam za bzdury. Wydaje mi się, że kruki mogą mieć jakiś taki AI, że walą instant atak po spawnie swoim. Trzymaj się, Arkadikus, do zoba. Mam portal tam? Mam. Patrz, no jak one zawalą hity, ten infektor już ma pół HP, nie? Jak te kruki by tylko OE miały. Nie, one mają jakiś problem z doganianiem mobów. Patrz, padł infektor. Pa na to. Jak byłem dzieciakiem, nie? I było coś takiego pokroju takich kruków, to no nawet pomimo tego, że to miał 1 do 2 damage'a, to zawsze sam monowałem, bo to było 2 damage'a więcej, które mogłem zadawać. Nawet jak był hell, to ja i tak sam monowałem te kruki. Czy dzisiaj nie będzie Wiedźmina? Panie widzowie, również pierwsza. No ten run jeszcze z pół godziny potrwa. Runa, Eldruna, lipa. Kółeczka, chłopie, kółeczka w CS-ie. Czyli największy plus chyba tych kruków jest taki, że są bardzo bezpieczne, nie? To jest mimo wszystko summon. Bije mało, bije wolno, ale jest bezpieczny. Taki jak taki typowy stary pijany, nie? Wiesz, że zbije, ale nie do nieprzytomności. Co ja gadam, kurwa? potrzebuję tego merca, ale go nie mogę przy życiu utrzymać. Dlaczego ja nie używam... No jelo, po mercu. Oho! Jakoś siadło. Dobra. Przypomnijcie mi, żebym portale kupił. Hulk Helmet, stary żółty. Na sam koniec nagroda, nie? W postaci... Czy to cyklona? Ja pierdolę, chłopie. Czujecie, jakie by to było OP na takiej... Na taki playthrough normalny, gdzie dostajesz 3 do cyklona, a nie, dobra, to jest Cyclone Armor. No to jest pytanie, czy ja mogę używać innych skilli, jak je znajdę. To jest tak, Poison. Żeby zredukować Muragen. O kurwa. Ty, to było close, nie? Ja mam takiego FCR-a małego. No ale coś tam... O kurwa! Że jak wykastuję tego kruka, nie? Powinien paść. Essa. Chłopie, pa jaki drop, co jest? Chłopie, pa na to, co to jest? Spirit Shroud, 1 dolski, li cannot be frozen. Normalnie, na normalu Spirit Shroud. Co to jest? Najgorsze jest to, że ja tego nie założę, nie? Ale essa, portale. Czego ci trzeba? No, powiem wam, to było kurwa niezłe. Aha, ale tutaj... Koła. To jest Blood Thief, nie? Z lifestealem. Z lifestealem i open woundem. Dobra, to giga chcę na merca. Tylko tak, mój merc ma 19 poziom. Może będzie miał mniej damage'a, ale z 10% lifesteala jest większa szansa, że będzie przeżywał. Dawaj mu do hełmu 17 hapsa. Okej. Okay. Golda jest wystarczająco dużo, powinno starczyć. Trzymaj się, Charlie Sheen, do zoba. Czy będzie next run? Nie no, co ty, stary. Szkoda tylko, że połączenie czasowe nie pokazało chwila, jak ty skończyłem, że się zawiesił ten live split, ale... Zajf w edycji to może poprawić. O, Zajf to widzowie poprawi. O, ja bym chyba wolał mieć tego... Jak teraz myślę, to merc z 5. aktu był chyba lepszy, ale ten z open woundem da radę, on przeżyje, on stankuje to chyba chociaż, tego bala. Ten akt to jedynie przebiec, nic więcej nie potrzebuje. Porobiłem dzisiaj Gaela po raz pierwszy w DS3, szybki był, skurwola, ale się udało. Gael jest super walka, jedna z najlepszych walk zrobionych przez From Software. Czas, w jakim zabił konkretnego bossa. No, na aktach chyba. Bo nie mam D2 rana i split się zjebał przez to chyba. Tak mi się wydaje. Jak klikam splita, to żeby po prostu zostawić czas, który wtedy był, nie? To można dodać też, mi się tak wydaje. Po prostu screena zrobić i wkleić, nie? W to miejsce i będzie gitara. Chyba nie będzie, widzowie, poniżej 3... Znaczy, na pewno nie będzie poniżej 3 godzin. Uriel, ty pisałeś 3.05? 3.05. No, 10 minut to przybiegnę, nie? Nie, nie przybiegnę tego w 10 minut na druidzie. Bez żadnego faster on walka. Nie, będzie chyba z 3.20, widzowie. Czy potrzebuję szenka? Nic mi nie da szenka. Nie, mogłem socket wsadzić. W Blood Thiefa mogłem sobie socket wsadzić. Ta, jak ja chcę, to fest. I orta mu zasadzę, elo. A Blood Thief z ortem będzie, pana to. Ile to bije tak samo z siebie? Kurwa, całkiem nieźle, nie? Oho! Ale bułę przyjąłem. O kurwa, ale buły, stary, tankuje. Gitara się ma. To daje w The Undeady. Co mogłem wsadzić w Blood Thiefa takiego najlepszego? Nie no, bez kitu tego. Tylko, że... Kurwa. To mu zwiększy wymaganie na 21 poziom. On ma 19, a ja nie wynajmę merca na 21, co ma 21, nie? Musiałbym mieć 22. do 22 mi brakuje dosłownie pół bara. Tak. Szybko bym to musiał dobić. Gdzie to dobić najszybciej? Kanion maga. Dawaj, pół bara, dawaj jakieś... Jest, paczkę skarabów. Najbardziej to bym chciał tala wsadzić, ale nie mam tala. Nie zrobię chyba tala z tego, co mamy. Ale dobra, nie potrzebuję tala, bo open woundem też będzie zamykał healing, nie? Jak jestem overleveled, to daję radę, nie? Dobry build. Daję radę wtedy, gdy jesteś overleveled. Essa, 1 do 50 lightninga. Ciekawe decyzje podjęte na tym ranie. Ale jak gram w Diablo, to mnie tak nadgarstek boli. Teraz tylko przebiec. Zero faster run walka, nie? Nic konkretnego. 3-godzinny run stary w Diablo. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że pierdalne to w 2. A wyszło jak wyszło. To w sumie mogłem tala sfarmić, nie? Ale nie wiem, ten ord. Przy jego atak speedzie chyba ten ord lepszy. Chociaż nie mam pojęcia. Pytanie jak u niego będzie z trafianiem. Ma niby tego blessed aima. Czy jestem w stanie w ogóle drzwi sam uwalić? Jestem. Czy jak będzie stream halloweenowy, to na YouTube'a? No, ale jeszcze nie wiem. Widzowie, w co byście chcieli, żebyśmy zagrali z Amandą na Halloween? Ja miałem ciekawy pomysł na halloweenowy stream. Słuchajcie tego. Pomyślałem, żeby na halloweenowy stream zrobić Dark Soulsy z Amandą, ale we dwójkę sterujemy jednym padem. Ja jedną połową, ona drugą połową. Need for Speed Most Wanted. Idealnie na halloweenowy stream. FIFA z Amandą w Halloween. To dobre by było. W sumie nie ma nic straszniejszego niż kurwa obecna polityka EA, więc by pasowało. Wypierdalać. Czy Dead Space? Kurde, no i właśnie widzicie, no ja nie lubię takich horrorów, no. Ej, widzowie, a może ja mam katar? I się tak czuję nie dlatego, że jest zimna, dlatego, że mój organizm jest zimny, bo dzisiaj alkoholu żadnego nie przyswoiłem, a to jest rzadkość u mnie. Może trzeba się szybko napić wódki. Dzisiaj czytałem artykuł o tym. Ciekawy jestem, ile jest w tym prawdy, ale ktoś pisał, że to jest faktycznie potwierdzone, więc to musi być prawda, skoro ktoś napisał, że to jest prawda, że w 2019, kurwa, w Meksyku albo w Wenezueli była taka sytuacja, że typowi trzeba było, chyba właśnie jakiemuś alkoholikowi, trzeba było ustabilizować go etanolem i nie mieli etanolu, więc mu wpompowali piwo do brzucha. Słyszeliście o tym, czy nie? Nie było dostępności etanolu. Że typ został ratowany poprzez wpompowanie tam iluś puszek piwa. Nie wiem, czy są jakieś takie sytuacje, gdzie faktycznie ktoś ma jakąś taką zapaść alkoholową i organizm przez jakikolwiek brak alkoholu jakoś tak negatywnie reaguje i trzeba dostarczyć? ludzie, którzy są w jakichś takich nałogach? Czy coś tu działa w taki sposób? Jest coś takiego. Jest tak. To się weekend nazywa. Aha, merc mi padł. Ale wiecie, no okej, no ja słyszałem oczywiście takim jak delirka, ale no to z delirką to nie jest tak, że... Myślałem, że delirka, no wiesz, to cię te lepiej w ogóle, a delirka to jest taka, że organizm musi coś dostać albo go pojebie tak całkowicie. Oho, o kurwa. O chuj, widzowie, dead. Ale nie ludologicznie. Czyli to jest możliwe teoretycznie, że taka sytuacja miała miejsce. Że komuś trzeba było wpompować alkohol. I czy ja w tym girze mam coś konkretnego, co muszę podnieść? Mam pasek. Czekaj, wezmę go tu tak naokoło ich. Dobra, mam WPK, jest git. Strasznie ciężkiego moba wylosowało. Patrz ile mobów. Widzę, muszę restarta zajebać. Giga ciekawe. Niezła historia, nie? Być uratowanym poprzez pompowanie ci krzyk piwa do brzucha. Pasek, no. Tam jest z tych rzeczy najważniejszych, to był bez kitu ten pasek. O Jezu, jestem już tak daleko. To jest ciekawe, bo takie challenge w... Dark Soulsach to są najtrudniejsze na początku i potem jest najłatwiej, a w Diablo jest całkowicie inaczej. Na początku jest totalny lajcik, a im dalej w las, tym gorzej. No, chłop wstał i powiedział, że lać mu się chce 100%. Nie, ja nie mam jak czyścić tego w ogóle, stary pa. Pozdro. Ale jest Lipton. Nie, no nie przejdę. Ja nawet nie jestem pewny, czy ja w dobrą stronę idę, bo Crystalline Passage z WP-kiem, w którym miejscu jest wyjście. Dobrze chyba idę, stary. Ain't easy, bro, ain't easy. Jest Glycel Trail. To nie jest dobra mapa. To definitywnie nie jest dobra mapa, ale przynajmniej są zombie. Powinno być wyjście. Jest giga długa. Daj wyjście. Jest wyjście. Uff. Dobra, zostały dwie lokacje przede mną. Do Ancientów. Nie, ja chcę tu chyba WPK znaleźć. Co będzie trudniejsze, jak myślicie? Ancienty, Bal czy fale Bala? Co byście obstawiali? Fale wyprowadzę, to prawda. Ty, fale jakbym zeskipował. Jak się skipy robiło? Ej, szybko mi przypomnijcie, ile to było pulsnić portalu? Przecież ja umiem skipować fale bala. Raz, dwa, tam się liczyło, ale jakie to były liczby? Raz, dwa, trzy, cztery. Szybko dawajcie speedrunnera Diablo jakieś na czat. Nie pamiętam skipowania. Jakbym to przećwiczył wcześniej, to bym to zrobił. Szybko piszcie do Nadina. Widzowie. Oho. Wybiję to. Nie pamiętam. Bo tam się stoi na zewnątrz. Wchodzi na chwilę, wychodzi, wchodzi i znowu stoi na zewnątrz. Ale chłopy, żebym ja to pamiętał. To w pewnym momencie poza ranami doprowadziłem do perfekcji 11 portali. Ale nigdy w ranie nie zrobiłem wszystkich skipów. Ale nie skipnę na pałę, nie skipnę. To jest zbyt precyzyjna rzecz, żeby to tak skipnąć. Jesteś za surowy dla tej gry? Kurwa, w ciekawy sposób napisałeś za słaby na tę grę, Jonasz. Dobrze, Luigi, ciśnij go. W DS2 im dłużej się gra, tym są lepsze. Nie mówię, że są dobre, ale są lepsze. Oho. Oho, to nawywijałem, stary, siurasem. Jest, elo. W czym mogę pomóc? Ja płakałem, ja na żadną zaporę Windowsa nie płakałem. Ja ją po prostu skurwiłem do cna. Oho, alo po marcu. No, dawać kruki. Widzowie, to chyba potrwa. Oho. Oho, ale mnie kurwa zestagerowali, nie? Jak ja bym ich tu po prostu ustawił w jednym miejscu. Dobra, zablokowali mnie. O kurwa, musiałem zresetować, żebym się wyjebał. Ja pierdolę, ale lipa. O kurwa, jeszcze raz to samo. Zablokuję ich z mercem teraz. A w ogóle w D2R, no nie, to jest taki glitch z tym związany, że za każdym razem jak się stawia portal, to się stawia tak jakby niewidzialną ścianę i wiecie, że ich da się oddzielić w taki sposób, że... że oni w ogóle nie wykonują żadnych akcji. Chodź tu z nimi. Hitam go z łapy. Tu z nimi. No, come on, come on, come on. No jalo. Nie no, ich muszę tu ustawić z mercem, stary. Ale to nie jest proste. 7 portali. No. Pa! Ja pierdolę, D2R, stary. Ja pierdolę! Brawa, Blizzard, brawa! Pozdrowienia. No, tu, o, tu. Nie. Może tu będzie łatwiej? No i chuj! No patrz, no te kruki stary nie atakują, nie? Ja mogę sobie z nimi biegać wokół, mi to nie przeszkadza, ale niech te kruki cokolwiek kurwa zrobią. Essa. No coś tam tankuje, nie? Te hity. Nie no, te kruki to jest tragedia. Złego bijecie! Należy do mnie. No dawać, dawać, fokus na niego. O kurwa, nie mam pot. Nie! Dobra, został jeden. A ja out of pot. O nie! Yes! Wow! Michael, dzięki za Prima. O, chłopie, dobre to było. Essa. Dobra. Muszę wziąć na drugim poziomie twierdzy WPK, bo jak się wydupię, to ja nie będę biegł przez ten piąty akt. Ale kruki, jak na razie widzowie, shit tier. Najgorszy. Przynajmniej fajną twierdzę dało z lightowymi mobkami. Na tym poziomie. Z Balem chyba nie będzie takie lipy, nie? Nie powinienem tego mówić, ale chyba nie będzie. Co mogłoby pójść na Balu nie tak? Czy ja mam postawiony portal? Nie wiem, postawię just in case. Twierdza niestety randomowa. Do generacji. Nie no, no fale Bala to bez kitu. Najlepiej by było skipnąć po prostu. No pierwsze dwie, trzy mogę zabić, trzecią, czwartą, piątą mogę po prostu wyprowadzić. Wszędzie, gdzie pobiegłem, nie było wyjścia, wyjście było tu, gdzie skipnąłem na samym początku. Dzięki Diablo. Siema, boadupczyciel. Nie no, nie mam tych redżówów. Wypiłem redżówy za szybko. Piętnaście portali. Jest wystarczająco portal postawiony. Dobra, dawaj WPK. Wybuchający git. Trzy godziny rano w Diablo, stary, na samych krukach. Jak na złość, zejście. Ale dobra, poczekaj, tu mam zejście. Gdzie będzie wupek? Tam na dole gdzieś. Że teoretycznie tam na dole to jest cały poziom. Może zapoczątkowałem nową ideę speedrun. Może, no. Raven Only Druid. Widzieliście jak ten? Jak mój gear to nakosił? Dziękuję. Chipsowy podkreślenie tatuator 10 złotych. Bethesda pies, 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 panie z Bethesdy, jestem lekarzem, nie możesz mnie wyzywać, że jestem patologią i oglądam patostramera. Dziękuję. Ciekawy, ambiwalentny donate. WPG na samym początku, pozdro 600. I to jest piękne czytanie map z Diablo 2. Możesz przeczytać mapę, która ci co najwyżej powie, jak bardzo cię wydymała. Bo to, co tutaj ma miejsce, to będzie faktycznie po prawej. I sposób tworzenia się map się zgadza w pełni. Oho. Pomóżcie. Chuj mi tej many tyle. Pomóż. Ej, widzowie, a propos pomóż, to my musimy w Cupheada zagrać, nie? Cuphead też ludologiczny tytuł mocno. Trzy, dwa, jeden, siedem. Aha. Nie. Najgorsze moby wylosowały, jakie mogły na trzecim. The Flordy to jest takie opeścierwo, to jest tak niezbalansowane. Jak się skipuje fale? To się skipuje po tikach portali. The promise of payment. Chipsowy tatuator, dziękuję ci za zgiftowanie 5 subów dla społeczności. Bardzo mi miło. Pięć i pół tików w portalu. No wy trolujecie, widzowie. W starym Diablo się to liczyło po włosach czarodziejki. Oho! Jestem w totalnej piździe. Wyprowadziłem to. Oho! No, nie hop, nie? Idealnie. Wyjście. Patrz. Patrz, gdzie miałem wyjście, stary. 5,5 wejście, 2,5. 5,5 wejście, wyjście, 2,5 wejście. Wyjście. Dobra, chuj, spróbujemy. 5,5. Ale jak się to zaczyna? Jezu, widzowie, nie mam pojęcia. 5,5. Ja mam postawić portal, być na zewnątrz. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba że na YouTube, nie, no już za późno na oglądanie na YouTubie. Nie zeskipuję i tyle. Śmiech bala, idziesz na skraj sali, liczysz tyki. 5,5. Wyjście, wejście. No, wyczyście to. Dziękuję. Chipsowy podkreślenie tatuator 10 zł. Za te suby niech ktoś z Krakowa ze mną pójdzie na piwo, bo się przeprowadziłem i nikogo nie znam. To taka prostytucja trochę twitchowa za suba, nie? Tu musisz wejść widzu na Discorda, tam ludzie się często integrują. Poczekajcie. Śmiech bala, wychodzę, czekam 5,5, wchodzę, wychodzę. Wchodzę, czekam 2,5 i wychodzę, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Adaśko, dzięki za Prime'a. Poczekaj, ktoś jeszcze został. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zjebałem. Ale tak, jakoś tak to wyglądało. Pamięć mięśniowa, widzowie, chyba momentami nie zawodzi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, dobra, whatever. Raczej skip wymagający więcej treningu. Ja mam na tych ptakach damage'a. Niby 73 do 90, ale właśnie. Niby, nie? No, bijcie, bijcie tych Unraveli. Jest Essa. Tak, jak wyjdziesz z mobami poza salę, to też je liczy. O, chyba będzie, widzowie. Chyba ujdzie. Miłego dzionka! Nie, Merca nie wziąłem, nie? Trzecią falę jeszcze muszę ubić. Chciałem ich tu tak pojedynczo wyciągnąć, żeby kruki się sfokusowały, bo te kruki jak nie są sfokusowane, to jest taka lipa. O, dokładnie. No, dawaj, dawaj, walczcie tego. One atakują punktowo i jak mob się porusza, to im nie zalicza damage'a. To jest największy problem chyba tych kruków. Aaaa! Trzy, cztery, pięć. Kruki do cipy, widzowie. Dwóch zostało. Ja mam 0 resów. Ty, oni się zaczęli regać, ale jest Lipton giga. Dobra. Ja tych muszę wyprowadzić fest. Mhm. To wyprowadziłem, ale kurwa siebie, stary. O chuj, o chuj, o chuj, ale lipa. Ale naważyłem lipy. Jak mi ich szybko zespałnił na mordzie. Dobra, jest. Nie muszę wszystkich. Ewentualnie jednego tam jestem w stanie zabić. Tylko kurwa, żeby to elita nie była. Powiedzcie mi, że ja postawiłem portal. Ile jest kaczek? No, chodź, 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 chodź. Patrz, została jedna. Dobra, siądzie. Miłego dnia. Jest gitara, siema. Many za dużo, ale whatever. Dawaj te kruki. Nie no, kruki się, stary, fokusują na... No i widzowie, chciałbym, żeby było 3,33. Muszę wyjść na dłużej, miałem za blisko portal. Niestety ten merc, pomimo dobrych chęci, jak teraz wyjdę, to jest spawni klona, nie? Pomimo dobrych chęci, siema do Melos, to nie jest w stanie wystać bala. Walą go tam kruki, nie? Pa, kruki to jeszcze widzowie będą hitle z stratem dosłownie. Bal na pół HP. Walą tamtego? No, to jest właśnie dobre. Aha! Ty, ja golda nie mam. Dwa kruki. Nie, kruki to widzowie hitle strat. Zajdzie. Nie, tylko nie klony na koniec. Jest! Uff. 3,5 godziny to widzowie zajęło. Jezu, to był chyba najdłuższy run mojego życia, 3,5 godziny. Ale się udało. W tym czasie zrobiłbym 2 speedruny czarodziejką i 1 speedrun asasynką. Nie no, 3 rany czarodziejką w tym czasie zrobić na lajcie. A udało się na krukach. Nie no, bym musiał być chory psychicznie, żeby na krukach zrobić Nightmare. No, ewentualnie, no jakbym sobie pozwolił na synergię, ale ciekawe ile by... Ale to jest z każdej synergii 12%. No nie, nie no, nawet stary 200% bonusu nie da rady. Nawet nie no, da rady, no to jest Diablo, no wszystko jest możliwe, stary. Super. Czym robimy, widzowie, kolejny run? Czymś jeszcze gorszym, nie? Pewnie. Nie wiem, gorzej chyba, nie ma już chyba gorszego skilla niż kruki w Diablo. Wydaje mi się, że to był najgorszy skill jaki jest. Torns Paladin na lajcie fest. Masterka i autoatak. Się wydaje, że masterka i autoatak by była lepsza niż kruki, wiecie?